Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Sytuacja wygląda tak. Kilka lat temu Vive Kielce było drużyną, która wygrała jako pierwszy polski klub szczypiorniaka Ligę Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Była wielka radość. Łzy prezesa Serwasa, łzy Grzegorza Tkaczyka. Wszyscy, którzy byli w Kielcach, płakali i było bardzo wzruszająco. I teraz wszyscy fani polskiej piłki ręcznej, mam nadzieję, że ci z Płocka również liczą na to, że takie łzy wzruszenia pojawią się w niedzielę wieczór po Final Four Ligi Mistrzów w Kolonii, gdzie kilkanaście tysięcy ludzi przyjdzie dopingować cztery drużyny walczące o to, żeby ten Puchar Europy podnieść. Kamil Kapiński, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na program, w którym będziemy mieć duety, trzy duety. Ja nie wiem, czy one dojdą do mety, bo ten pierwszy zapowiada, że będzie mówić tyle, że nie wpuści drugiego ani trzeciego na wizję. Zobaczymy, czy byli takimi kozakami, zanim się włączyły kamery, czy też wytrzymają i rzeczywiście jak będą gadać. Nie mówię nie. Trochę się boję, bo tak potężny człowiek jeszcze przy mnie nie siedział, jak ten po prawej. No właśnie, nie czuj presji, nie czuj presji, człowieku. Michał Jurecki chciał mnie już kiedyś tu pobić, ale on jest większy. A on to znaczy Tomasz Gębala, natomiast ja jestem dżentelmenem, więc najpierw przedstawię ją. Witam serdecznie, Iwona Niedźwiedź. Dobry wieczór. Tomek Gębala, witam serdecznie. Zwany jako hipnotyzujące spojrzenie. Po niemiecku to jest die hipno... Jak jest nie po niemiecku hipnotyzujące spojrzenie? Winderschöne Winderschöne Aussicht. To jest wspaniałe. To jest prawdziwe. Andreas Wolf, witamy cię bardzo serdecznie. Ustaliliśmy, że komentowałem jego mecze w Bundeslidze, gdy zaczynał. Powiedziałem mu, że w Gummersbachu. On powiedział, ale nigdy nie grałem w Gummersbachu i miał rację, bo to było Grosswarsztat. No więc możecie do nas dzwonić. Numer się pokaże tu gdzieś. Pokaże się numer. Michał, pokaże się na pewno numer. O, jest numer. Jak macie jakieś pytania, czekamy na telefony z każdego miasta w tym kraju. Będziemy rozmawiać o Lidze Mistrzów. W sobotę pierwsze spotkanie z drużyną, która jak słyszy nazwę miasta Kielce, to i tam wszyscy mają takie, się źle czują, bo pamiętają jeszcze ten finał Ligi Mistrzów sprzed kilku lat. Będzie tutaj zawodnik dziś, który w nim grał, czyli Paweł Paczkowski. Pozostali Kielczanie w nim nie występowali. Iwona, oddaję ci głos, proszę bardzo. Ty ładnie po dziennikarsku rozpocząłeś ten hate park i bardzo długo mówiłeś, a ja bym powiedziała, że to jest wyjątkowy hate park, bo nigdy nie mieliśmy w tym programie, przy tym stole, w kanale sportowym tylu piłkarzy ręcznych. Mało jest generalnie piłki ręcznej w kanale sportowym. O Jezu, to tak zaczynamy. I hashtag, ale ma rację, to jest duży problem. I hashtag, który ma Łomża Vive Kielce przed tym Final Four, jest One More Time. Prawda, panowie? Tak jest, tak, zgadza się. I bardzo liczymy gorąco na to, że w poniedziałek spotkamy się tutaj ponownie i tutaj się będą działy wtedy niebotyczne rzeczy, mam wrażenie. Ale chciałabym zacząć od pytania do was, bo to jest wasz piąty Final Four, to znaczy waszego klubu. No. Po raz piąty jedziecie do Kolonii. Ale ja mam wrażenie, że nigdy Talant Dujshebaev tak otwarcie i tak pewnie nie mówił o tym, że wy jedziecie tam wygrać Ligę Mistrzów. No, jak Talant już przed sezonem miał jego plan, że oczywiście było, że będziemy mistrzy. I on od pierwszych dzień w przygronie mówił, że nasz cel jest nie tylko być w Final Four, ale też wygrać Ligę Mistrzów. I daliśmy wszystko cały sezon. I oczywiście mam nadzieję, że możemy grać na tym poziomie, że nasz trener myśli, że jesteśmy. Mhm. Tomek? Co można tutaj powiedzieć dużo? Jeżeli patrzymy tak, byśmy spojrzeli tak retrospektywnie trochę, no to wygraliśmy najtrudniejszą grupę w historii. Ponoć, a pamiętamy, tak jak zaczęliście? No, zaczęliśmy od porażki, no tak. Ale udało nam się wygrać grupę i to nie jest ważne, jak zaczęliśmy, ważne, jak skończyliśmy. No ale jednak to jest Final Four. To mamy dwa mecze i tutaj to, jak graliśmy wcześniej, nie ma znaczenia. To, że możemy sobie się czuć pewnie, że potrafimy wygrać tak naprawdę ze wszystkimi, tak, potrafimy, ale też potrafimy grać słabo i musimy pokazać, że jednak teraz, w ten weekend będziemy wygrywali. Czy na tym poziomie mam wrażenie, że to działa w dwie strony i że tak jak nie lubię tego zwrotu, dyspozycja dnia, to akurat przy takich różnicach, jakie są pomiędzy tymi czterema drużynami, to ta legendarna, osławiona dyspozycja dnia może być najważniejsza, bo wystarczy, że Andy będzie miał taki dzień, jak miał w Płocku, zablokuje bramkę, zrobi 45% i wtedy tak naprawdę nawet jakieś dwie, trzy gorsze sytuacje, nie wiem, wasze czy w defensywie, czy jakieś dwa, trzy gorsze niewykorzystane rzuty i on to wszystko jakby weźmie wtedy na siebie. No, tak, w teorii. Tak może być, ale z drugiej strony może przyjść Petar Nenadić, któremu nagle wszystko będzie wpadało i rzuci 15 bramek i też będzie. Oczywiście. Tylko jak Andy będzie bronił na 45%, to Petar Nenadić tyle nie rzuci, no to... Aha.
to można dużo tak gdybać sobie. No tak po to jesteśmy, żeby pogdybać. Natomiast ja się zastanawiam nad taką rzeczą, bo Iwona wspomniała o talencie Dujszebajewie. My go mieliśmy tutaj w studiu i mam wrażenie, że piekielnie bolało to, w jaki sposób Łomża Wiwe odpadła w zeszłym sezonie z Ligi Mistrzów i że to w nim cały czas się działo. Też trenując przez te miesiące z Dujszebajewem, czuliście to? Ja myślę, że takie mieliśmy chyba wtedy 2 tygodnie takiego spokoju bez meczów. I te 2 tygodnie to były takie bardzo smutne 2 tygodnie. To serio, to jak człowiek przychodził na trening, to jakby każdy tak był wypalony po prostu. To nie było jakby, pierwsze treningi to nie było w ogóle motywacji, żeby wyjść na boisko i co robić. Co mam robić, po co? Nie pamiętam. Trenowałem, wtedy jeszcze nie byłem kontuzjowany, tak, w tym sezonie... To między kontuzjami akurat tak. Trenował wtedy. Zdarzyło mi się trenować też, tak. Mamy telefon, słuchajcie, no to przyjmijmy pierwszego naszego słuchacza, widza. A teraz wiecie, o co tutaj chodzi. Znaczy Tomek, przypuszczam, że wie, na czym polega formuła Hate Parku, ale ty wiesz, że my odbieramy telefony i odpowiadasz na pytania. Kibiców. No tak. Tak, tak. Okej, dobra. No to halo, dzień dobry, dobry wieczór. Halo, dzień dobry. Witamy, kogo witamy i skąd? Bartek z Warszawy. Ja bym chciał się zapytać, jakie jest nastawienie nad tym meczem, bo te półfinały z Weszperem tak nigdy nie leżały zbytnio. I jakie jest teraz nastawienie na ten mecz? No, nastawienie jest jedno, wygrać ten mecz. No okej, możemy mówić, że tutaj wchodzi w jakieś niuanse, ale przede wszystkim chcemy wygrać ten mecz. Do Final Four się jedzie, żeby wygrywać. Andras? Dobrze. Dobrze. Jest aprobata, jest zgoda. Możecie wygrać jak pierwsze, nie ma problemu. Pierwsze pytanie jest okej, przeżyłem, dobra. Andreas, jeszcze coś chcesz dodać? Nie, on daje perfekcyjny answer. A ty masz, Andy, wrażenie, że na tobie, szczególnie na Mateuszu Korneckim, ciąży taka większa presja? Bo nie bez kozery mówi się, że Final Four wygrywa ten zespół, który ma lepszego bramkarza. No, myślę, w tym momencie to jest przed każdym meczem, na przykład ja czytam. Było to samo, kiedy teraz Kiel grał z Flensburgiem. To było tylko pytanie, okej, kto będzie mieć lepszy dzień, Landin albo Buric. Mm-hmm. I oczywiście wiemy i znamy tę sytuację, niż pokażę Mati i ja. Przyzwyczajony jesteśmy teraz, ponieważ przed każdym meczem było to samo w Barcelonie, było to samo z Paryżem, w Paryżu i to samo w Montpellier albo z Montpellier, że każdy mówił, okej, musimy mieć lepszy bramkarz i wygramy. Mm-hmm. No i to jest, myślę, w tym momencie na świecie piłka ręczna. To jest na przykład, jeżeli masz bramkarz, kto ma 15 albo więcej obroni, masz dobre szanse na wygrać. Teraz na przykład na finał ligu w Węgrzech było to samo, jak Mikla grał niesamowite w drugim meczu i oni wygrali z jedną bramką. I było na przykład to samo ostatni rok na Final Four, gdzie Gonzalo Vargas Perez grał fantastycznie. Andreas, bo tutaj był dzisiaj ulubieniec wszystkich zagranicznych dziennikarzy na świecie sportowych, Wojciech Szczęsny. Powiesz Szczęsny? Nie rozumiem, przepraszam. Wojciech Szczęsny, taki bramkarz Juventus. To archytaf o mojej Juventus. Piłka nożna, znasz? A, no tak. Kojarzysz? Umiesz? Powiedział. No, ale powiesz, dla nas on nie rzeźwiał jak to. Spróbujesz powiedzieć Szczęsny? Dasz radę? Szczęsny? Szczęsny? Oj, pięknie. O, to jest to, no. Brawo. Gratuluję. I do czego zmierzam? Że on powiedział dzisiaj, tutaj będąc, siedząc w tym miejscu tam, że uważa, że jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie w piłce nożnej i że jest w absolutnej czołówce. Jakby nie bał się tego Wojtek powiedzieć. Czy ty powiesz to samo o sobie w kontekście piłki ręcznej, że jak patrzysz na bramkarzy dzisiaj, to Andreas Wolf jest top 10? Ja myślę, że to jest ciężko, jeżeli rozmawiać uczciwie, ale mam nadzieję, że... Nie, ale uczciwie powiedz, no przecież wiesz, co umiesz, nie? No, ale ja myślę, że szanse są dobrze, że jestem w tym momencie. Oczywiście, jeżeli zapytam nasz trener, nie, ale... Nie, szatuję. Nie, szatuję. No, ale ja myślę, jeżeli jesteś jeden na dwóch bramkarzy na Łomży Wiwy Kielce, musisz liczyć na jeden z najlepszych bramkarzy na świecie i myślę, Mateusz i ja mamy dobrą szansę być lepszy niż ten bramkarz, z nimi gramy w Final Fouru. I niż zespół w zespół. Musimy próbować wszystko, co możemy i jestem pozytywny.
kiedy Matia albo ja gramy na nasz najlepszy poziom, mamy dobre szanse wygrać ten cały weekend. Mamy kolejny telefon, przepraszam. Halo, halo. Nie jest problem. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo witamy i skąd? Norbert z Kielc. O, proszę. Jezus Maria, nie. Czy to jest ten nie, Norbert, o którym myślę? Dajcie spokój. Możliwe, ale mam pytanie do Tomka Gębali. Czy to rozłączcie go, proszę. Dajcie go do... Będzie dobra beka, czuję. Nie, proszę bardzo. Dawaj, Norbi, dawaj, jedź. Tomek, słuchaj, bo w Kolonii ma być w weekend ponad 30 stopni. No. Czy mógłbyś opowiedzieć, jaki to może mieć wpływ na twoją opaleniznę oraz podać przykład z ostatniego weekendu? Norbi. Tego nie widzicie, ja sobie pozwolę dopnąć koszulki. No, jest nieźle dzisiaj. Co się wydarzyło? Powiedz, gdzie ty byłeś? Znaczy, na rybach? Wiemy jedno, Tomasz Gębala opala się na czerwono. Tylko i wyłącznie na czerwono. Jestem albo czerwony, albo biały, więc jestem patriotą po prostu. Bardzo dużym. No, ale... No to Norbi, no, wyszedłem na słońce, trochę mnie przypaliło i wróciłem do domu. A że jeszcze nie zeszło, to inna sprawa. Okej, okay, opalenizna na robotnika bardzo ładna, do zobaczenia. Tutaj w szczegóły nie wchodź. No właśnie. Tak? W szczegóły nie wchodź. My nie mamy nic przeciwko szczegółom. Prosimy o kolejne telefony, prosimy o kolejne pytania. Ja chciałabym zapytać, pociągnąć jeszcze wątek top bramkarzy i zapytać się Tomka, czy on się czuje... Top bramkarzem? W top obrońców, bo mamy tutaj nominowanego do najlepszego bramkarza tego sezonu Ligi Mistrzów i nominowanego do najlepszego obrońcy Ligi Mistrzów. Znaczy, tutaj można przyjąć dwie taktyki, albo powiedzieć tak, czuję się top, bo czuję się, to znaczy ja się czuję pewnie na boisku. Mnie interesuje, jaką taktykę ty przyjmujesz. Dla mnie, ja się czuję pewnie na boisku przede wszystkim. Ja się czuję przede wszystkim, jak wychodzę naprzeciwko jakiegokolwiek zawodnika, to nie czuję strachu przed nim po prostu. Mhm. I to jest dla mnie najważniejsze, więc można powiedzieć, że się czuję tak dobrą, czuję się bardzo dobrym obrońcą, bo nie boję się tego, kto naprzeciwko mnie idzie. Mhm. Nawet jak to jest Lukstańc. Nawet jak to jest Lukstańc. Który sięga ci prawie do pasa. No, trochę pod pachą może uciec. Trochę inne wyzwanie. To jest pływ w sercu teraz. A to jest faktycznie tak, że ci mali rozgrywający, jak właśnie Micha Zarabec, Lukstańc czy paru innych, są dla takich kolosów jak ty ciężcy i ta ich zwrotność, szybkość, dynamika, ta umiejętność gry na driblingu i nisko na nogach sprawia, że tobie jest trudno się obrócić? Czy to są jednak przesadzone teorie tak zwanych ekspertów? Jak ty to odbierasz z punktu widzenia, wiesz, parkietu? Jeżeli chodzi o to, to jest kwestia, jak ktoś gra. Lukstańc bardzo dobrze po prostu uchodzi na szerokość. Mhm. Bardzo dobrze pracuje, jakby porusza się w przestrzeni na boisku, jeżeli na to spojrzycie. On bardzo dobrze idzie, powiedzmy, do boku i jeszcze potem wcina się między obrońców. Gdzie się już wydaje, że zasuwa pomiędzy tymi tyczkami, jakby nie miał więzadeł w kolanach, że on jest taki niezwykle zwrotny, nie? I wyobrażam sobie, że jak ktoś jest większy od niego i ma, tak jak ten, rękę długości jego nogi, to różnie to może być. Można się po prostu zakręcić trochę. To znaczy, to jest kwestia przy takich obrońcach jak ja, wysokich po prostu, to jest kwestia wpuszczenia mnie w ruch na bok. Mhm. I to każdy wie, jeżeli mnie wpuścisz w ruch na bok, to jest mi dużo ciężej grać. A jeżeli ktoś pójdzie na siłę jeden na jeden do mnie, tak po prostu twarzą w twarz, to nawet czy to jest Lukstańc, to po prostu jest kwestia przyjęcia innej pozycji przede mnie. Mhm. A czy ty masz takie marzenie, że jak, daj Boże, będziesz zdrowy i twój brat będzie zdrowy, to że duet Gębalów będzie na środku obrony polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata? Ja tak trochę idę do przodu oczywiście, ale myślę, że też kibiców, wiesz, ciekawi, bo dużo było takich spekulacji, bym powiedział, na ostatnich Mistrzostwach Europy pod hasłem, co by było, jakby nie ten COVID, jakby wszyscy nasi defensorzy byli zdrowi, że wtedy ta obrona Polski z Maćkiem, z Tomkiem, z kilkoma innymi zawodnikami, ze zdrowym Bisem, z Dawydzikiem i tak dalej, z Walczakiem byłaby bardzo mocna. Myślisz, że wy we dwóch rzeczywiście moglibyście być tą podstawą, czy jednak patrzysz i tak z ręką na sercu widzisz jakieś mocniejsze ustawienie środka obrony? To znaczy, jeżeli chodzi o środek obrony, no to uważam, że najlepiej gramy, jak jestem ja i Maciek na środku. Mhm. Ale my ogólnie jako Polska po prostu jesteśmy bardzo mocnym defensywnie zespołem. Jesteśmy bardzo mocnym fizycznie zespołem i bardzo dobrze wychodzi nam gra takim właśnie mocnym 6-0, gdzie nie dajemy, żeby cokolwiek zdarzyło się między nami po prostu. I tutaj to wiesz, to jest też... Można powiedzieć, znowu wrócić do tego stwierdzenia dyspozycji dnia. Bo wiadomo, że jak ktoś będzie grał gorzej, to się go zmieni. Mamy ten właśnie problem dobrobytu, że można nas zmienić szybko, bo mamy dużo dobrych kołowych, którzy potrafią grać w środku obrony i zawodników, którzy ogólnie potrafią grać w środku obrony. Mhm. Ale myślę, że patrząc na to, jak jeżeli jesteśmy w formie, to z Maćkiem jesteśmy środkiem obrony, który mógłby spokojnie na najwyższym poziomie ze wszystkimi walczyć. Dobra, wróćmy do... Nie mamy telefonu, tak? No, jak będzie, to usłyszę... Dobra, to mi przerwiesz. A, widzisz, nie wywołałeś. Dobra, to... Mam nadzieję, że nie jest to Norbert z Kielc znowu. Witamy serdecznie, kogo tym razem. Halo, halo.
Dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Miłosz, jestem z Tarnowa. Cześć, ja mam pytanie do chłopaków z Kielc. Na kogo liczą w finale, jeżeli uda się wygrać w półfinale? Czy Barca, czy jednak Kiel? Z kim wolelibyście grać w finale? Okay. Zakładając, że wy jesteście finalistą. No, ja myślę, że będziemy grać z Kielem. Ponieważ przed meczem to jest ten klasyczna sytuacja, że Kiel ma kontuzowane Pekela, ma kontuzowane Sargusen i oni grali taki ciężki sezon też z dużymi zawodnikami, którzy byli na igrzyski i Barcelona, oczywiście to jest Barcelona, a jeden z największych klubów, może być największy klub na świecie. I oni mają takie niesamowite zawodniki jak Dika Mem, Vargas, Engesan i wszyscy są zdrowi. Jeszcze raz powód jest Fabrega. I jeżeli tylko patrzysz na papier, oni są największy faworyt. Kosmos. Tak, ale jak mówię, to jest klasyczna sytuacja z tym małym, z tym większym. Ja myślę, Kiel jeszcze ma taki kwalitet na boisku i na przykład z Landinem. On może zawsze wygrać jeden mecz sam, rozmawiać na ten temat. I ja, dla mnie, ja myślę, że Kiel będę wygrał z nimi. Tomek, ty też byś chciał? Powiem ci, że taki zachwyt się na jego twarzy wymalował, że musi o tym nocami śnić, żeby z nimi zagrać. Znaczy nie, powiem tak, no z Barceloną wygraliśmy 2 razy w tym sezonie, więc to jest jeden argument, ale drugi argument, no to z Kielem, jeżeli mamy już wygrywać, to wygrać ze wszystkimi, którzy są, się znaczą coś w tym sporcie. A wy w ogóle macie wrażenie, że w tym sezonie 2021-2022 do Kolonii dostały się najlepsze zespoły, 4 najlepsze zespoły? Dla mnie tak. Ja myślę, przed sezonem wszyscy mówili, ok, 4 od ten 5 zespoły, 4 są, które są teraz na Final Four i 5 oczywiście jest Paris. Mm-hmm. Ten 4, albo 4 od ten 5 będą grać Final Four i myślę, w tym sezonie nie mamy jedna zespół, jedna drużyna. Na przykład z całym szacunkiem, jak na przykład WADA, albo Montpellier, to oczywiście to byli też fantastyczne drużyny, ale przed sezoną oni nie byli faworyty. I myślę, w tym roku mamy tylko drużyny na Final Four, które byli faworyty przed nasz sezon Liga Mistrzów. Mm-hmm. Miłosz, jest z nami jeszcze Miłosz, czy już rozłączył się? Andreas, jestem ciekaw, bo padło tutaj nazwisko Niklasa Landina i tego, że jak on ma swój dzień, jest bardzo groźny. Ty z nim kilka lat trenowałeś, byłeś w jednej drużynie. To rzeczywiście na co dzień jest aż tak dobry bramkarz? I na przykład trenując z nim miałeś wrażenie, że nie wiem, on jest lepszy od ciebie, albo właśnie, że ty jesteś lepszy od niego, że jesteście na podobnym poziomie? Ja pytam dlatego, no bo Landin nieraz nie dwa dał się we znaki polskiej piłce ręcznej i nie zawsze były to przyjemne występy przeciwko niemu. No, my mieliśmy zawsze dobry kontakt. Oczywiście graliśmy na jeden zespół, ale na ten sam czas wiedzieliśmy, że mamy ten same cele, że chcemy być najlepszy bramkarz na świecie. I ja myślę, kiedy graliśmy razem w Kolonii, pokazaliśmy, że na ten czas byliśmy jeden z najlepszych duety na świecie, na pewno. I no, oczywiście to była też duża motywacja dla nas. Oczywiście zawsze jest, kiedy masz jeszcze jeden dobry bramkarz. Ale to jest to samo z Mateuszem. Jak jeżeli na przykład grasz z jeden młody bramkarz, zawsze czujesz no, trochę pewno, ponieważ w sercu wiesz, ok, jestem dużo lepiej, ja będę grał. Ale na przykład jeżeli grasz z Mateuszem albo no, też z Landinem, ty wiesz, że każdy trening musisz walczyć, że na przykład zaczynasz albo grasz w następnym meczu. I, to jest męczące? Nie, to jest nasza praca i to jest też motywacja. I na przykład, to. No tak, lubiłeś. I z Mateuszem, z Landinem, już byliśmy jak konkurent. Mieliśmy dobry kontakt, ponieważ oczywiście jak walczymy na nasze miejsce na boisku, ale w tym samym czas jesteśmy jak zespół, który musimy walczyć na przykład z zawodnicy jak Tomek, którzy zawsze mówią, że jesteśmy słabo. Czas się pyta, ile ważycie? Razem czy oddzielnie? Może być razem. Wigzdu.
O! 220 kilogramen. Trochę we dwóch, we dwóch. Myślę, myślę, że to mało. Myślę, że to jest za mało. 112, myślę. 112? To nie, to tak. Ja myślę, że koło... Paweł Paczkowski coś przed chwilą pokazywał, ale nie skumałam. De. O mnie ze 120... Jeżeli jesteśmy w siłowni, on nie może. Porównywalnie do 125 będzie. Jeżeli jesteśmy w siłowni, on nie może jechać. A powiedz, Andi, o takiej jeszcze jednej rzeczy, bo mówiliśmy o, powiedziałeś konkurencja, nie? Że bramkarze w piłce ręcznej. Wy jesteście bardziej na tym światowym poziomie najwyższym, bardziej konkurentami, czy jednak partnerami, którzy się zmieniają w danej chwili? Bo znane są takie duety bramkarzy, że nawet trenerzy ich nie zmieniali, tylko wiesz, oni sami, jak jeden mówił, dobra, mam gorszy dzień, to ja schodzę, a drugi zamiast niego wchodził. Jak ty traktujesz taką rywalizację właśnie, czy z Mateuszem Korneckim, czy w reprezentacji Niemiec, czy wcześniej z Landinem? Czy to jest bardziej konkurent, czy to jest taki twój kumpel, partner, z którym się zmieniacie w bramce? Na pierwsze myślę, mamy takie dobre sytuacje w klubie, że mamy najlepszy trener na świecie z talentem duży Belfem. I ja myślę, on wie najlepsze, co jest najlepsze dla drużyny w tym momencie. I ja na przykład może tylko koncentrować na mój gry na boisku. I też, ja na przykład, ja mam taki charakter, ja chcę zawsze grać i ja chcę zawsze pomagać. Mój zespół i nie dużo miałem takie momenty, gdzie mówimy, okej, ja chcę zmieniać. Ale na przykład bio już w prezentacji, albo też z Landinem, że mówiliśmy, okej, nie czujemy dobrze zmiany. I oczywiście bio to samo na przykład z Mateuszem, kiedy ja mówię, Matej, przepraszam, nie czuję tak dobrze, możemy zmieniać. Albo na przykład on zapytał mi, jak przygotowany jesteś, ja myślę, nie jestem na taki poziom dzisiaj. I oczywiście, jak mówiłem, jesteśmy konkurencja, ale najważniejsze i największe jesteśmy partnerami. Mm-hmm. Tak, tak. Partnerami. I to jest na przykład najważniejsze w meczu, jak oczywiście możesz tylko mówić, ty jesteś słabo graj i czekamy na trenerze, ale oczywiście to nie jest cel sportowcy. Dla nas duży czas jest też dobrze, na przykład jeżeli masz taki super partner jak Mati, mówisz, nie dobrze czuję, ale on daje ci motywację i on mówi, masz tam obronę, tam byłeś blisko, możesz tylko zmieniać ten trochę i następny raz masz obronę. I duży czas było też, że on dał mi pomóc i ja mogłem iść na lepszy poziom, ponieważ on dał mi jeden tip, wiesz? Mm-hmm. I myślę, ten miks jest najważniejszy niż bramkarze. I jestem bardzo szczęśliwy, że mam taki partner Mateusz, albo miałem to samo na przykład z Landinem. Mm-hmm. Ja patrzę tutaj w swoje notatki, miałam zacząć w zasadzie od telefon ten hate park. Ma. To odbierzmy, jest oczywiście. Jeszcze, czy już jest nowy już nawet telefon. To telefon i Iwony pytanie. Kogo witamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof z tej strony. Witamy. Skąd? Dzwonię do państwa z Holandii. O, upo. Natomiast pierwszy, od 3 lat tu przybywam, natomiast pierwsze 36 lat życia spędziłem w Kielcach. Więc jestem wielkim, wielkim fanem. Byłem już dwukrotnie na lidze, na finale Ligi Mistrzów w Niemczech. Teraz i jedziesz? Wybieram się w ten weekend. Tak. No to sobie no i to jest porządna odpowiedź. Tak, oczywiście jadę. Tam już ekipa w Kielcach też jest gotowa. Ja tutaj od siebie mam 250 kilometrów, więc niedaleko, a oczywiście warto i trzeba być. Mam pytanie takie nietypowe może do chłopaków, ponieważ pracuje z wami teraz kolega, z którym ja miałem przyjemność pracować przez 10 lat w Kielcach w fitness klubach. I to jest Krzysiek Pruk, który jest trenerem waszym przygotowania. I chciałbym się spytać, jak wam się po prostu ta współpraca podoba, bo wiem, że to jest profesjonalista w 100% i chciałbym się spytać po prostu, jak to wygląda z waszej strony. Ale mówimy o tym, jak my na niego patrzymy, czy jak wykonuje swoją robotę? Tak. Jak on wam pomógł po prostu w tym przygotowaniu się? Jak Krzysiek wykonuje swoją robotę, to myślę, że bardzo dobrze widać na boisku po prostu. Bo to, jak biegamy, jak fizycznie dajemy radę, to jest wszystko jego zasługa, bo on się tym zajmuje. Ale to, jak już pod koniec sezonu na niego patrzymy, no to już jest gorsza sprawa, no ale taka jego praca. My nie mamy go lubić, nie mamy na niego przyjemnie patrzeć, tylko on ma nas właśnie, kiedy trzeba, ma nas zmęczyć i ma nam dać dobry trening po prostu. Jak często się spotykacie?
w tygodniu? Niestety ma raczej na każdym treningu jakąś wstawkę przed treningiem, więc to jest takie... Więc to, nie no, już teraz daje nam spokój, już kiedy 2 dni temu ostatnia siłownia była, tak? No. I dzisiaj trochę też. No dzisiaj trochę, tak, ale to właśnie ta wstawka, ale tak to 2 dni temu dał nam w końcu spokój, jakoś tak można powiedzieć. No to super, to cieszę się. Chciałem tylko jeszcze jedno szybkie pytanie, takie też niezwiązane z piłką, zresztą teraz. Majonez kielecki czy winiary? Kielecki, oczywiście, kielecki. Oczywiście. Bardzo dobra odpowiedź. A ty, Andras? Nie rozumiałem, przepraszam. Andras nie je majonezu, bo się dobrze prowadzi, tak? Tak chcesz powiedzieć. Wiesz, że jest majonez kielecki i to jest bardzo słynny majonez w Polsce. Nie wiem. Nie wiesz? Nie. Przepraszam. On i awokado, sałaty, a tylko majonez od razu. Majonez, tu jest. Jesteś w sportowcy. Tak. Chcesz, żeby wyglądał jak... Pożegnałeś naszego słuchacza z Holandii. Tak, bardzo dziękujemy słuchaczowi. Dziękuję bardzo. Ja mogę teraz zadać pytanie Andreasowi, bo ja przeczytałam, że ty masz drobne problemy z mięśniami brzucha. Czy to jest już wszystko okej? Nie trenowałeś w tym tygodniu? No tak, w meczu z Płockiem ja miałem jak bardzo, bardzo małe ruptury na miejsce i no, miałem trochę ból, ale byłem na badanie z doktorem i on mówi, jak to jest bardzo, bardzo małe, jak mówiłem, nie trenowałem ostatni tydzień i w tym tydzień już trenowałem i od razu pierwszy mecz piłka nożna, trafiłem, wygraliśmy, wszystko jest w porządku, myślę. Okej, to chyba tylko jedna rzecz się liczy, tylko jedna. Ale naciągnąłeś od schylania się po piłkę, jak wam rzucali. Uspokój się tutaj. Ale, tak? Ale nawiązuje. Ja jestem gotów. Ja jestem gotów. Jaki się zrobił? Myślę, że jesteś, ale. Ja jestem gotów, ale nie wiem, czy na niego. No dobrze, dobrze, słuchaj. Kontynuujemy. Kontynuujemy. No dawaj. Kontynuujemy. A jakby zacząłem dlatego, bo ten mecz. Zdaniem niektórych, nawet Norberta, który dzwonił dzisiaj, był takim zimnym prysznicem. Macie taką powiedziałbym, refleksję? Że dobrze nawet, że to się stało, bo tak trochę pokazało wam, że jesteście jeszcze ludźmi, a nie już tam fruwacie wyżej? Zdecydowanie. To znaczy, w każdym momencie, jak po prostu dostajemy jakiś właśnie taki sygnał, feedback, po prostu... który pokazuje nam, że okej, dobra, uspokójcie się troszkę, grajcie to, co potraficie, to, co cały sezon graliście, to jest dobre. Oglądaliście ten mecz? Nie. Odszedł w zapomnienie. No, nie było czasu na to. Zajęliśmy się od razu Ligą Mistrzów. Jest to mecz, który tak naprawdę trzeba byłoby przeanalizować, ale nie ma na to czasu w tym momencie i musieliśmy się skupić na Veszprem. Czat się pyta, czy żeby wygrać z Veszprem, to musi to... ważniejsze będzie zatrzymać Omara Yahię, czy... Ojejku, uciekło mi... Petara Nenadicia. Petara Nenadicia, przepraszam. No, myślę, że Yahię jest na przykład jak to samo jak Alex. Jeden z najlepszych prawa Roszengarni na świecie w tym momencie. On ma duży impact na ich gry. On jest bardzo, bardzo wysoko, bardzo mocno. Bardzo fajny sezon ma ze sobą. No, i Nenadic jest trochę pojebany, nie? Crazy? Tak. No, bardzo dobrze. Dobrze powiedziałeś. Dobre słowo, Andrzej. Pozytywny pojebany, ponieważ on jest... Słuchaj, czasami pozytywnie pojebani siedzą, także jest spoko. Słuchajcie. I ona jest totalnie pozytywnie pojebana, cały czas się śmieje, jest bardzo spokojnie. Okej, słuchajcie, on jest taki zawodnik, on może decydować mecz sam, na przykład. No oczywiście, wielokrotnie tak było w Wiśle Płock, Fixe Berlin. Tak. No, ja znam niego. Jak... To oczywiście. Ale ten epitet Ten chce bić, ten mówi, że pozytywnie pojebany. Nie, czekaj. Gdzie tam jest? Dajcie Paszkowskiego, on grzeczniejszy. Dobrze. Przepraszam bardzo, ja tylko reaguję na twoją prowokację. No wiem, ale kurde, nie chodzimy w tej samej wadze. Nie wiem, jak mielibyśmy się pojedynkować. Dobra, no to nogę sobie utnę. To wiesz, i tak mam... Nogę sobie utnę. I tak mam kontuzjowane nogi, to wiesz. A wiesz, że jest reprezentacja amfutbolu? Wiem. No właśnie. Poczekaj. Dobra, może lecimy dalej. Może jakąś piłkę nożną dobrze grał. Lecimy dalej. 32 minuty są chłopaki z nami, więc jeszcze parę zostało. Gdybyście mieli tak zareklamować, to chyba bardziej do Tomka pytanie. Vive, co wy macie, czego nie mają te pozostałe 3 drużyny walczące o Ligę Mistrzów? Co będzie waszym największym atutem? To co to jest? Matko Boska.
To, no to jest ciężko pytanie. Powiedzieć, wiesz, porównując takie zespoły, które doszły już do Final Four. No ale może wiesz, jest jakaś taka refleksja, że coś takiego, nie wiem, większy team spirit, bo przyjechał taki Andy i poczuł się w obowiązku, żeby się nauczyć języka polskiego i ta drużyna trzyma się razem, a może na przykład słyszałeś, że w Wesprem się nienawidzą, albo gdzie indziej się nienawidzą i wy macie ten większy team spirit. Nie wiem, no tak sobie, wiesz, głośno myślę. Czy coś takiego jest, co was wyróżnia jako klub spośród tych czterech? Co? Dawaj, myślę. Powiedz mi, dobra, jeżeli mam ci tak odpowiedzieć na to pytanie tak na szybko, to kto ma takiego wysokiego rudego? No? Mhm. Nieważne jak gra, ale no, nikt nie ma takiego rudego. No, to jest ciężkie pytanie po prostu. Aha. No, na tym poziomie to można powiedzieć, że każdy zespół ma wszystko. Mhm. No bo to, jeżeli powiem ci, że masz zawodnika świetnie grającego 1-1, to w każdym zespole znajdziesz. Masz zawodnika, który potrafi rzucić z drugiej linii porządnie, znajdziesz. Ma świetnego bramkarza. Takie rzeczy to, wiesz, to jest bardzo porównywalne. To jest właśnie, o tym mówimy w tym turnieju, że tutaj ta dyspozycja dnia może serio zaważyć, bo to są małe niuanse. To tak naprawdę jak danemu zawodnikowi może właśnie rzut być? No można powiedzieć, że Wesprę ma Petara Nenadicza, który jest czarodziejem po prostu. I no jest fantastyczny. Potrafi zrobić niesamowite rzeczy. No my też mamy czarodzieja naszych właśnie. Dobrze, mamy telefon. Halo, halo, kogo witamy? Witam, dzień dobry. Zbyszek z Kielc. Witamy serdecznie. Mam pytanie do Andreasa Big Bad Wolfa. 33. Pytanie z przymrużeniem oka. Z przymrużeniem oka, czy takie... dużego prawego oka. Andreas, jest 19 czerwca, niedziela i dwa możliwe scenariusze. Gramy o trzecie miejsce z THW Kiel lub gramy o pierwsze miejsce z THW Kiel. Chciałbyś wygrać mecz o trzecie miejsce, czy przegrać o drugie? No, mam oczywiście nadzieję, że gram na pierwsze miejsce. I... ja też. Ja myślę, jak Tomek dobrze mówi, oczywiście to są tylko nuance, kto będę decydować, kto wygra ten mecz. Ale jak mówiłem, jak mamy jeden z najlepszych zawodnicy w obronie z Tomkiem i też z Miguelem, z Aciego. I dobra, jak ja mówię, jednego z najlepszych bramkarzy, tak, dajmy sobie te przyjemności, tak, dziękuję. Dajmy sobie. Oj, mi serce. Oczywiście mamy najlepszy trener na świecie też i to jest duży plus dla nas i on ma takie duże doświadczenie specjalne na takie ważne momenty i mecze, jak na przykład u weekendu. I to oczywiście daje nas duże zaufanie, mamy niesamowite zawodnicy, jak na przykład na Oszinganie, jak Kulesz, Szyczko, już więcej i też więcej doświadczenie Igor Karacic i Aleks Duszybajew, ten dwóch są jeden z na 10 najlepszych zawodnicy na świecie. I oczywiście, jak rozmawialiśmy na ten temat, jak 20 minuty teraz, że każdy zespół ma ten same szanse, ale ja myślę, że jesteśmy przekonani z tym zawodnicy i ten zespół, jak razem z trenerami mamy i oczywiście będziemy walczyć i mam nadzieję i jestem pozytywny, że gramy z Kielcem na pierwszym miejscu u niedzielu. Mhm. Dostaję informację, że zmieniamy duet. Nie, że już? Nastąpi już? Po co? Nie będę lepiej. Co ty? 36 minuten, meine ucho. Ale czekaj, zaprosiłeś nas. Meine ucho, zagdwi meine ucho. Chcesz nas wygonić z domu? Er ist my boss. Nie, ja tutaj sobie siedzę. Er ist my boss. A dobra, to daj mi twojego bossa, Będziemy rozmawiać, co się dzieje. Ja se pójdę. Będziemy rozmawiać do jutra, do rana, tak? Andreas, muszę ci powiedzieć, że czas bardzo często pisał. On jeszcze na mnie poczeka tutaj. Że jesteś jedynym... Stanowski, ratuj mnie! Stanowski! O, super. Nie ma. Nie ma za nikogo. Jak moi kolegi też mówią cały czas, nie jestem normalnie. No. Może być, że mam rację. Ale żaden bramkarz nie jest normalny, to każdy to może powiedzieć. No. Sławomir Szmar kiedyś powiedział, że granica normalności w piłce ręcznej się kończy na 6 metrze, bo każdy normalny człowiek, jak widzi coś, co leci 100 na godzinę w jego stronę, to spierdala, a bramkarz robi wszystko, żeby go to trafiło. To jest dosyć dobra definicja, moim zdaniem, no tak. Nie? No bo to... No dlatego to musisz trochę być. A wracając jeszcze do Wojtka Szczęsnego, bo tam się też takie pytanie pojawiło. A czy musi być bramkarz egoistą? Myślę trochę tak. Ja już rozmawialiśmy na podobny temat w samochodzie, ponieważ ja miałem takie pytanie, jak na przykład, jeżeli jesteś młody, jak ja byłem młody. Ty jesteś tylko taki człowiek, kto jak czuje, jak ja muszę być bramkarz, albo jesteś bramkarzem, i później jesteś trochę
trochę inny niż twoi zawodnicy, wiesz? Ale ja myślę, w ogóle musisz być trochę egoistyczny, ponieważ ty grasz, w ogóle grasz sam. Jak oczywiście masz twoją obronę, masz twoje trener, wszyscy, ale w ostatnim momencie jesteś sam. Mhm. I myślę, no widzisz, na każdy bramkarz, ja myślę, no nie jesteśmy normalni, musimy być egoistyczny, musimy być. Mam chwilowe rozwiązanie. No Tomasz Gębala zostaje, koledzy biorą dwa krzesła, jest tutaj czterech ludzi z Vive nas dwójkę. Dopiero w tym trzecim duecie go wyrzucamy. Zapraszam. On może zostać? Ja nie? Nie, zostańcie. Co ty? Daj spokój. Musicie iść albo uznamy, że jesteście pozytywnie pojebani. Ucho mi mówi, żebyście zostali. Chodźcie. To przeniesiemy. Serio? Przeniesiemy te. Jest Aleks? Dawaj. Chodź, śmiało. Nie, teraz jest Paweł. Nie. Paweł jest na koniec. Niech będzie Aleks. Ja zapraszam. Na koniec, tak. Dobrze. Ja są podpięci już, okej. Okay. Kapitan, jeszcze tak. Wiem, no już wiem. Kapitan Łomży, Vivek jest. Come on. Ja specjalnie wziąłem Dylana. Dylan, you need to protect me, because he's really aggressive man. Yes. They told me that you know kung fu, so this is the reason why you sit here. Okay. No to wszystko wiemy. Witamy serdecznie. Hey, I just want to tell you, he's from Płock. Your favorite city, Dylan. Okay. I to jest. Widzicie, walczę o swoje miasto, żeby miał się na niebiesko obręcz skandal. Dobrze. Pokaż sobie skarpetki twoje, jak to masz. Prawda. No, i mam pokazać skarpetki. No, pokaż. Są skarpetki, też niebieskie, wszystko się zgadza. Dobra, spadł mi mikrofon. I ona zadała jakieś pytania, się muszę ogarnąć. On na świętą wojnę w Płocku, jak graliście na koniec ligi, to przyjechał, jechaliśmy razem, był cały ubrany na biało-niebiesko. Ale nie miałem koszulki Wisły, żeby nie było. Nie, ale miałem białe spodnie i niebieską koszulkę. Skarpetki, niebieską koszulkę, w paski. Tak. I potem długo płakał. Straszny. A potem długo płakał. Wspaniały wyjazd, nie zapomnę go nigdy. Natomiast... Andrzej, możesz mu powiedzieć, nie ma za co. Czekamy tu na niego po... Entschuldigung, Andreas. Wiesz, jak jest. Czekamy od niego później. Wszyscy na niego czekają. Gości nowych. Właśnie, witamy bardzo serdecznie. Jest Aleks Dujszebajew, czyli to jest jedyny... Kapitan Łomży. Tak, ale też jedyny gość z tu siedzących, który może powiedzieć, że jego ojciec już był u nas w kanale sportowym. Tak. To na pewno, to jedyny. To nie, to prawda. No to do drugiego gościa przestał, żeby wszystko było jasne. Dylan Nail, skrzydłowy. Debiutujący. On ma też taki tutaj kolczyk z napisem D, żebyśmy nie zapomnieli jego imienia. Literą. Nie. Literą. Dylan, czy my możemy rozmawiać po polsku? No. Ja rozumiem trochę, aha, ale trudno mi mówić. Aha, so we have to speak in English. Ale znasz jedną piosenkę po polsku, z tego zasłyszałem znakomicie, jak wracaliście z Płocka. You know, very good one song when we back, you back from Płock to Kielce. I heard it was really great. Can you sing it? Can you sing it? Not here. It's internet, Dylan. You can everything here. No, okay, Ivana. I searched your Instagram. I give you 10 hearts. It seems like you adore fashion. Ja będę tłumaczył. Wydaje się, że szukasz miłości w Polsce. Jakie cechy powinna mieć dziewczyna, która skradnie twoje serce? No. Now, is it true or false? You like fashion? I like a lot brand and clothes, of course. Why did you move to Poland? You used to live in Paris. Słyszał, że jest bazar Różyckiego i chciał zobaczyć, sprawdzić, czy tam. It's different, but it's not for this. I am here to play handball, not for the fashion. Yeah, and you play handball very well. Actually, you play handball extremely well. I teraz Dylan mówi, że on, jak usłyszał, że w Warszawie, a to jest 180 tylko kilometrów od Kielc, otworzył się nowy butik Hermesa, to on może grać w Kielcach, ktoś tam robi zakupy. I czasami będzie też przyjeżdżał do Krakowa, bo tam jest Louis Vuitton. No, dalej, kontynuuj. Okay, I have a feeling that everyone loves you in Poland. Oh, really? Yes. Don't you have the... I like Poland too. Okay, but... As a handball player, I don't know you as a person, but as a handball player, I think your attitude on the field is great. Thank you. And, thank you. And what do you like about yourself the most? About myself? Yeah. I don't know. I just like as a handball player. Yes, like handball player. Yes, mm-hmm. I just like be with my teammate and play with them, and of course win some title, but.
I'm happy when I'm in the court with my teammates, and just like that. Lubię grać z moimi kolegami z drużyny, spędzać z nimi czas, śpiewać w autokarze. Dylan, tell us something about your hobbies, about your passion. Maybe not about fashion, but about something else, because as Ivona told, a lot of people do not know you. So we don't want to know something more about you. Are you introvertic, or are you the person who likes to speak? You are the king of the locker room, how it looks. You are this guy who turn on the music and say, guys, let's dance, or no? No, I'm just, I'm shy. Oh, jestem bardzo skromny. In Poland is... He's lying on TV. The Poland is not the same like in Paris. So here I like be with my family. Sometimes when I can with my teammate too, I like make barbecue when the weather is good. But sometimes it's difficult. Poland, yeah. But no, I like buy some clothes. That's all. Okay, guys, powiedzcie nam o nim coś więcej. Ale prawdziwego. Andreas się teraz zakrztusi. Dawaj. Bo prawda jest taka, że mało było takich graczy, którzy przyszli do waszego klubu i którzy takim przebojem wdarli się. Ja przepraszam, mój angielski nie jest taki perfekcyjny. Być może Dylan nie zrozumiał mojego pytania, ale mało było takich graczy, którzy się takim przebojem wdarli do waszej drużyny. Ja naprawdę mam wrażenie, że nie tylko kibice kieleccy, ale również kibice w Polsce pokochali tego gościa za to, jaki on jest na boisku. Nie każdy ma taką łatwość ekspresji, pokazywania pasji do piłki ręcznej jak on. Tak, nie, naprawdę jest na 100% zgadzam się. To samo myślę, że tak się udało w szatni, że naprawdę jest taki chłopak, że codziennie, kiedy przychodzi na trening uśmiechnięty, zawsze daje ekstra energię, zawsze stara się, żeby było jakieś, nie wiem, chyba kiedyś... Pozytywny attitude, tak? Tak, kiedyś pozytywny, kiedyś lubię trochę narzekać na kogoś, kiedyś lubię takie, ale nie, naprawdę super. Ja myślę, że robię dużo... Taka super atmosfera, które zawsze myślę, że chłopaki dobrze się czują, i to jest ważne dla naszej drużyny. I teraz mamy najlepszego nominację. Najlepsze lewo skrzydłowe, najlepszy obrońca, najlepszy bramkarz, najlepszy prawy rozgrywający. Kto był w kapitule? Ja. A nie, to nie do Ligi Mistrzów. Chciałem trochę nadrobić. Tak nie, no powiedziałem, wywalcie Rudego, dajcie Bisa. Tyle. A tam nie było Bisa w obronie. Jak nie? Nie? Też nie przeszedł. Jankowski. Nie, ale on u nas był wcześniej w programie. Ty wiesz, kto to był? Nie pamiętam już. No właśnie. A ty pamiętasz, to się dziwi, jak się nie było. Dobra, no i? The fact that West Brom lost the Hungarian Championship, is it good for your team, or they will be much more motivated before the semifinal? I think we don't care about if they won or not, because, for example, we lose against Płock the Cup. So I think it'll be the same, but we are just focused about us first, and after we will see on a Saturday if we worked good or not. Mamy telefon, moi drodzy. Kogo witamy? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, z tej strony Mateusz Kielc. Tutaj mam dwa pytania. Pierwsze jest do Tomka, zarówno też do Dylana. Do jakiego barbera chodzisz w Kielcach? Jak to robisz, że masz takie fantastyczne włosy? Czekaj, ja nie mam tutaj pozwolenia na lokowanie produktu, gdzie chodzi obrońca, może Vive Kielce? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Oczywiście pytanie też do Dylana, bo widzę, że fryzura siedzi, jest wszystko fresh. Tak, wszystko jest fresh? Fresh, your hair is good, nie? Who is your hairdresser? Who is your barber, nie? Who is your barber? My barber come to Paris every time to Kielce. Seriously? Yes. He's like a football player. Yeah, he's about Paris. But he's introvert, yeah? Remember. What? Does it cost a lot? Yes. It's not cheap. Ale fryzura fresh, tak? Siedzi. What? Everything's good, yeah. Everything's good, yeah. And how often is he coming to Poland? The last time? How often? Depends. Sometime one or... One per month? Yes, one per month. How long? He's my friend, so he comes. Okay. He comes when he wants. Alex, ty masz swojego barbera? Tak, ale nie jest taki prywatny jak Diego, ale okej. Okay. Ja, a powiedzcie, bo
Ty zafarbowałeś włosy na blond w zeszłym roku. Czy macie jakiegoś deala takiego wewnętrznego po tym Final Four? Pamiętasz? Tak, pamiętasz. Rozmawialiśmy o tym. Przed sezonem rozmawialiśmy, kiedy wygramy, mamy kolory niebieskie i żółte na bosy. Pamiętasz? Ja, naprawdę ja nie pamiętam, Ty tu mówisz. Ty pamiętasz. Ja pamiętam, że tak gadaliśmy. No. Ja pamiętam. No. To on ma żółty, to tylko niebieski sobie. To bardzo niesienie, że ty nie pamiętasz. Ja nie wyjdę stąd. Jestem w szoku. Jestem w szoku. A, wiesz, czyli farbujecie włosy na żółto-niebiesko. No tak. Zobaczymy. Po wygraniu pogadamy. No, pogadamy. Dobrze. Będziemy negocjować. Dylan, do you know about this deal? Yes, I know. Tak? Słynny ślub. On będzie świadkiem na ślubie w tych włosach żółto-niebieskich. Jak będzie trzeba, to będzie. U kogo? U mojego kolegi. Ty też. Naprawdę Rudę chyba będzie lepiej, tak? Okay, ale u każdego będzie świetnie wyglądało. Myślę, Aleks, jak wygramy Ligę Mistrzów, to nie będzie problemu z tym, dla nikogo. I ask Dylan about the fashion, because we have one picture. Yeah. It's a picture from 2017. And Łomża, no not Łomża, w Kielce, but Kielce was on the... Gala? Opa. You have to... Opa. Toba. What can you say about this? It was Bertus Servas' idea. Okay, I know. No, we can't. Now we can't. You like to speak about fashion with Bertus Servas, because he also likes fashion, as you can see. This is my friend. He's my friend, so... Please. Jest moim szefem, więc zawsze zajmuje się jego poradami modowymi. Nie chcę powiedzieć, że mój piątek jest moim szefem. He doesn't want to tell it's my friend, it's my boss. You just say pomidor. Pomidor. Jeszcze jakieś pytanie? Tam zostałeś na tych łączach? No tak, ja właśnie... Przepraszam. Tak tylko słuchałem i czekałem, ale dobra. To tak ogólnie, gdybyście byli tak jak ja, zwykłymi kibicami, jakbyście oceniali szansę drużyny Łomży Wiwe Kielce na turnieju Final Four, ponieważ tutaj z chłopakami, bo idziemy dużą grupą na turniej, chcemy obstawić na was dużą sumę i to może być ważyć się los każdego z nas i przyszłość i czy jest sens. Nie czuję się presji, ale od waszego wyniku zależy ich życie. Ale dobra, będziecie nas gonić po tym, jeżeli by się coś stało? No powiem, że jest to sporo, więc wiesz, jest taka szansa, nie? No ale nas też jest sporo. Na nas jest więcej. Oj. Zadymam. Ciekawe. Więc myślę, że... Nie, no to jest ciężkie pytanie. Nie. To jest bardzo ciężkie pytanie. My się nie możemy zajmować bukmacherką, jest to zabronione. Nie pytajcie się nas. Jako kibice. Jakbyście oceniali szansę Łomży Wiwe Kielce. Ale to jest, jak znamy już kontekst tego pytania, no to wiesz, no ciężko nam odpowiedzieć. To wiesz, ja nie czuję presji żadnej, ale nie możemy się zajmować bukmacherką. Ja myślę, że jest tak. Finał to będzie na pewno, a potem się zobaczy. Wiadomo, jak jest w finale. Finały trzeba wygrywać, a nie grać w nich piękne mecze. Chyba, że tak jak wy wygraliście, bo no akurat wy nie wygraliście, bo wtedy nie było. Natomiast ten finał myślę, że też gdzieś po głowie musi chodzić, bo był to jeden z najpiękniejszych meczów, myślę, w historii klubu, być może najpiękniejszy. No i też umówmy się, taki powrót już z drugiej strony rzeki, bo w piłce ręcznej na tym poziomie bardzo rzadko się zdarza, żeby przegrywać 9 golami na kwadrans przed końcem i znaleźć w sobie siłę, motywację i chęci do tego, nasze chęci to pewnie tak, ale siłę, motywację i umiejętności, żeby podgonić. Ktoś? Ja? No Paczasa trzeba byłoby zapytać. Może to jest bardziej pytanie do Paczasa, a ja Poczekaj, nie mamy tylu miejsc, spokojnie, zaraz go zamawiam. Damy radę. Przecież oglądaliście już te mecze finałowe Wesprem z Pikiem, Seged? Tak. dużo pozmieniali? Nie, naprawdę swój styl myślę, że jest mniej więcej ten sam, ale naprawdę robią to niesamowite. Jest chyba trochę inaczej niż nasze, ale też jest bardzo efektowy. Myślę, że oni naprawdę, też oczywiście PIK jest w bardzo wysokim poziomie, ale oni są jedno
cztery naprawdę o cztery najlepsze drużyny na świecie i oni to pokazali kilka razy. Też kiedy grali 1/8, 1/4 przeciw Alborga, pokazali, że są na taki wysoki poziom, żeby wygrać każdego. My to wiemy. Mm-hmm. Arek Moryto w wywiadzie ostatnio powiedział, że Final Four wygra ten zespół, który będzie chciał bardziej wygrać. Wesprem jest jedyną drużyną, która jeszcze nie sięgnęła po to trofeum. To przemawia za nimi? No. Ale też mamy dużo zawodników. Wy macie dużo zawodników, którzy rzeczywiście nie posmakowali poza paczasem. No. Myślę, że tutaj jest kwestia tego właśnie głodu po prostu. Tego, tak jak Arek powiedział, że ten, który bardziej chce, czyli tego głodu wygrania. A i wy macie prawo być głodny. Myślę, że każdy z nas tutaj, który czy w tym programie, czy w całym zespole, jest głodny zdobycia tego tytułu i to widać cały sezon po prostu. Po ile mamy? Ty, Igo i Paczes, które już mają. O, też ale mamy tylko jeszcze trzy zawodnicy. Jesteśmy jak mniejsza drużyna, jest to samo jak Wesprem. Nie mamy, mm-hmm. nie mamy jeszcze... Nie, naprawdę. Mogę powiedzieć tak, że ja czuję z mojej strony, że nasza drużyna ma dużo głodów, specjalnie w tym roku, w tym momencie sezonu, że ma chęć na wygranie. Oczywiście muszę jeszcze dużo rzeczy się uda, żeby to zrobić, bo oczywiście też trochę szczęście, też trochę jak będzie decyzja w najgorącym momencie, ale tak w ogóle naprawdę myślę, że dyspozycja drużyny jest, żeby wygrać. Aha. Mamy telefon kolejny, dobry wieczór, kogo witamy i skąd? Cześć, Sylwek Stielc. Ja mam pytanie do chłopaków. Jak zapatrują się na... Czy mają jakąś specjalną, powiedzmy, taktykę na najbliższy mecz ze Wesprem, tak jakby mieliśmy taktykę na Płock, grając 7 w ataku? I czy chcą czym zaskoczyć przeciwników? Czy raczej stawiają na, powiedzmy, standard? Myślę, że jak mają, ja nie wiem nic to nie zdradzą ja raczej, nie wiem nic na atak. To jest ważne. Pomidor. Nie, zobaczymy. Wszystko może się udać. Mieliśmy dużo czasu, żeby przygotować i oczywiście, że grasz 7-6 też jest możliwość. Oczywiście każdy, jak masz możliwość, to wykorzysta. Zobaczymy, jak też będzie wynik, jak będzie mecz, ale chyba też. A to jest dla was dobre, bo jak się patrzy na kalendarz Wesprem, no to oni jednak regularnie cały czas są w trybie meczowym. A wy tak trochę 24 zagraliście ostatni mecz ligowy, potem musieliście trochę czekać do Pucharu Polski i teraz znowu musicie czekać do Ligi Mistrzów. Trochę jesteście poza tym rytmem meczowym. To jest... Właśnie, nie, bo to można chyba dwojako rozpatrywać, że albo fajnie, bo był czas, żeby odpocząć i wylizać rany, albo źle, bo można stracić formę w tym. Jak wy na to patrzycie, jak wy to czujecie? A tu jest ciężko. Oczywiście, wiemy to po Final Four, jak po, mówicie. Po weekendu ja nie, powiemy. to jest ciężko, ponieważ naprawdę, oczywiście możesz mieć argumenty dla dwóch stron. Ja nie zastanawiam przykład, jak mówiłem. Kiel, oni grali jak też u weekendu, iż ostatni mecz, oni mieli taki ciężki sezon i taki długi sezon. No tak, tam się i zawodnicy nie mieli przerwy praktycznie dla 2,5 lata jeszcze teraz. Mhm. I oczywiście, oni są zmęczone, oni mają dużo zawodnicy, którzy są kontuzowane. Mnie na przykład, ja byłem trochę kontuzowany ostatni tydzień i miałem taki szans, że ja mogę regenerować jeszcze tydzień i teraz ja mogę trenować na 100%. I na przykład, jeżeli oni mieli jedną kontuzję, oni nie mieli tę szansę. I to był na przykład nasz przewaga, ponieważ my mieliśmy takie szanse, że mamy małe blesury, że możemy regenerować. Ale dla nich oczywiście, oni mają taki rytm, oni grali jeden mecz na największy poziom. I oni są na tę stronę, oni są większe przygotowane, ale ja myślę, w ogóle wszyscy wiemy, jak gramy piłka ręczna i bardzo, bardzo słabo czuję, ale ja muszę mieć jeszcze, Arek ma rację, myślę, ten mecz będę wygrał, kto więcej chce na ten dzień i oczywiście ma lepsze formy. Aleks, ty czujesz jako kapitan drużyny i jednak syn trenera, że Talant Dujszebajew chce od ciebie więcej, że wymaga od ciebie o tych 5% więcej od innych, bo jesteś jednym z najlepszych leworęcznych rozgrywających na świecie, bo jesteś jego synem, bo jesteś kapitanem i tak dalej, i tak dalej. Czy tak to nie wygląda na co dzień? Jak ta relacja wygląda? No chyba tak, ale to jest normalne. Ale on ci to mówi ci to, bo ty wyglądasz na grzeczniejszego od taty, wiesz, jak tak patrzę. Jak Tadela był tutaj, mi powiedziano, że jak Talant Dujszebajew zacznie zdejmować zegarek, to powinien spierdalać, uciekać od razu, bo może być głupio. A ty jesteś taki uśmiech, taki jesteś... On oczywiście też się uśmiechał, ale w taki sposób się uśmiechał, że się bałem go bardziej niż Gębali. A tutaj jest tak, że no bardziej, sorry, a tutaj wiesz. A tutaj ty jesteś taki grzeczny chłopiec, czy mi się wydaje.
Tak, to tak, nie, ja zawsze jestem grzeczny, tylko dopóki nie jestem. Wtedy mamy problem. Nie, ale tak normalnie naprawdę zawsze staram się, żeby spokojnie być, tylko oczywiście na boisko jest trochę inaczej, kiedyś. Mhm. A ty Real Madryt też, tak jak tata? No tak. Bo tu Bayern Monachium. Real Madryt też, tak? Which football team? Madrid and Paris. He's afraid to say Madrid. Myślę, że dlaczego pokazywałem mu ten kubek? No właśnie nie wiem, myślałem, że właśnie tego, że za Barceloną. No to spójrz sobie tutaj, co tam jest. Możemy to pokazać? Jaki to był wynik? Możecie, oczywiście. Okay. Jest kamera? Do ciebie, dawaj. A propos, kwartalnik kanału sportowego kiosk.kanalsportowy.pl do 24 możecie kupować, więc już czas mniej czasu. Alex, jak zachowuje się twój tata, jak widzi Igo? Opowiedz. Igo? Igo? Ugo? Ugo? Chciałem tak z francuskiego zapytać. Nie jest to też nie teraz tylko ja, co nie? Alex, już trzech czeka na ciebie po no widzę, właśnie spojrzałem w lewo, się boję, Paczkowski tam już mięśnie pręży. Czy on jest rzeczywiście najsłodszym dziadkiem na świecie? Czy to jest taki gość, że twoje dziecko może zrobić z nim wszystko? Tak. Dla mnie naprawdę tak. A ty patrzysz, jesteś w szoku, nie wierzysz, mówisz, co tu się dzieje, jak to? Jak nie, to ciężko, bo musisz mu powiedzieć, że nie może tyle, a on się zdenerwuje. Jak to, z wnuczkiem nie mogę? Kurwa, o co chodzi, tak? Tak, nie, ale to jest normalne. Nie, naprawdę bardzo kocha, ale problem, no, ale to jest normalne. Ja myślę, że jak każdy dziadek, wszystko mu pozwala. Nie jest twoja praca, żeby wszystko mu pokazać, to jest moja albo od matki, a on musi bawić się z nim. Mm-hmm. Kiedyś za dużo. To jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, bo Arek Moryto też powiedział w wywiadzie, że on nie potrzebuje nikogo do motywacji przed tym Final Four, że on ma swojego personalnego motywatora i to jest Talant Dujshebaev, że jest z nim tak dobry, że Arek Moryto nie potrzebuje już nikogo więcej. I czy ty, słuchając swojego ojca w szatni, też to tak odbierasz? Tak, tak, naprawdę. Ja myślę, że wszyscy, gdy wychodzimy, gdy jesteśmy szatni, oczywiście oprócz ta atmosfera, która czuje się w ogóle, on super to kontroluje, robi, żeby wszyscy byliśmy przygotowani, wszyscy byliśmy na 100%, żeby zacząć każdy mecz. I oprócz tego myślę, że na takie momenty jak teraz, kiedy końcówka sezonu, kiedy możesz walczyć o Ligę Mistrzów, chyba nie potrzebuje za dużo, chyba odwrotnie. Trochę uspokoić nas, bo czujesz się naprawdę, że każdy dużo chce i że już chcemy jak najszybciej zagrać te mecze. Aha. 900 kibiców, rekordowa liczba jedzie do Kolonii z wami. Oprócz tego na rynku będzie Telebim, będzie udostępnione udostępniony wasz Final Four dla wszystkich Kielczan, którzy nie mogą z wami być. W 20-tysięcznej hali, 20-tysięcznej Lanxess Arenie, będzie słychać 9 tysięcy kieleckich gardeł? 9 tysięcy. Znaczy już grupka naszych kibiców było słychać w Barcelonie, jak graliśmy też, byli na samej górze. Dobrze, inna hala, ale i tak będzie słychać. Na koniec będzie słychać. Mhm. Aleks, a czy ty jako kapitan masz przed tatą razem z drużyną tajemnicę w szatni? Bo jednak wiesz, kapitan pewnych rzeczy z szatni wynosić nie może, a jednocześnie trener jest twoim ojcem. Jak to wygląda? Jesteś szczelny? Potrafisz, jak coś ma nie dotrzeć do taty, to mu tego po prostu nie powiedzieć? Nie, jak cóż, ja mogę powiedzieć, ale ja mu mówię jak kapitan. Ja przychodzę, kiedyś myślę, że ma rację albo coś tak nie się dzieje. Mówię mu, ale jak normalnie. Myślę, że oczywiście nie przed wszystkim, że bo on jest trener, jest zawsze obojętne, co będzie miał prawo dla mnie. Mhm. Ale oprócz tego później, jak poza szatni, kiedy już na spokojnie, oczywiście jak nie zgadzam się z coś, mogę mu powiedzieć. Ale zdarza ci się, że się mu stawiasz? Że na przykład mówi twój tata, że macie rozegrać piłkę w taki i w taki sposób na meczu, a ty mówisz... A, nie. Ja mam lepszy pomysł. Nie, to nie, ale naprawdę, bo myślę, że i ja to nie robię do żadnego trenera w ogóle i myślę, że nie ma od nas odprawy. Naprawdę, kiedy masz takiego trenera, nie masz dużo do odpowiedzi mu. Skąd was, panowie, taka zdolność mówienia
w naszym języku. I no Andy, imponuje to, że wam się chce, bo teoretycznie można, jeszcze oczywiście czekamy, ale to we are waiting for you. Polish, but we are sure that in next year you will have to. On na razie rozumie, ale na razie rozumie, tak. Ale skąd was, bo wiecie, nie każdemu by się chciało. No przyjeżdża zawodnik klasy światowej z Niemiec czy z Hiszpanii do Polski. Jakby się uprzeć, to pewnie po angielsku dawałby sobie radę, czy i po niemiecku, czy może w jakimś innym języku. A wy jednak tu przyjechaliście, nauczyliście się języka i potraficie naprawdę piękne, pojebane zdania w naszym języku składać, nie? Ale się czepiasz, to? Ale to jest super, mi się to bardzo podoba, to było bardzo fajne właśnie, to mówię pozytywnie. Andy był moim ulubionym bramkarzem, zanim to było modne, jak grał w Grosswarsztat. Ty nawet wtedy o nim nie słyszałeś. Ale teraz mu się podlizujesz, bo już chcę na ciebie czekać, tak? On, ja się jego nie boję, ja się cię boję. Nie boisz się jego? No. Ale dla mnie on jeszcze jest... będzie moim ochroniarzem, załatwimy to zaraz, spokojnie. A dla mnie to jest na pewno tylko szacunek. Na przykład, kiedy ja grałem w Bundesligi, było to samo, jak jeżeli mieliśmy na przykład Polaków w Bundesligi, my czekaliśmy od nich, że oni mówią po niemiecku. Ja myślę, to jest najlepsze, na przykład, kiedy tylko jak na drużyna, jak mówisz, mamy hiszpański, mamy Francuzy, mamy Polaków, mamy niemiecki? Niemców. Czerna Góra, Chorwacku mamy jeden. To jest, w ogóle jest ciężko, jak musisz zawsze na boisku mówić, rozmawiać jeden język, ponieważ musisz to komunikować. Na przykład, jeżeli Tomek jest na szef obronu, on musi mieć możliwość mówić do niego iść do przodu i on musi rozumieć to. I oczywiście jak możesz mówić, ok, mówię po angielsku, ale myślę, dla nas to byłoby bardzo ciężko mieszkać w Polsce, kiedy tylko mówimy po angielsku. I dla mnie to jest też jedna, oczywiście mała, może być prawdziwa, strona, dlaczego popisałem w Kielcach, ponieważ ja też chcę iść trochę dalej niż mój zon komfortowy, ponieważ ja chcę uczyć się jeden nowy język. Oczywiście polski jest jeden z najtrudniejszych i na pewno nie jest ten język, który jest najlepszy dla mojego języka. Co my? Tak, języka. Do mojego języka, tak. Do mojego języka, jak mnie możesz się słuchać. Znaczy myślę, że już do Westrem nie przejdziesz, bo jakbyś się miał jeszcze węgierskiego uczyć, to już byś chyba złączył. To jest gorsze. Najlepszy byłby mi do mnie Paryż jak 5 lat temu. Oni rozmawiali tylko po niemiecku. To byłby perfekcyjny, nie? Aha. Ale no, ja myślę, jeżeli grasz w Polsce, musisz też uczyć się, musisz mówić, musisz próbować mówić po polsku. I myślę, to jest oczywiście też jedna pretensja. Nasz trener ma od nas, że na boisku jesteśmy zespół polski, mówimy po polsku. Ja myślę, on ma rację i jeżeli podpisać kontrakt na język polski, musisz uczyć się. Super podejście, bardzo mi się podoba, szacunek. And Dylan, when you play a handball game, you use only Polish language? Terms. Or handball language only, during the game? Only bad word in Polish. Yeah, we know what. For example, when your rivals had a penalty and you go to them and start to speak something because you are famous for this, what are you saying in Polish? Everything about his shoes, his life. The first thing that he knows. The shoes are ugly. Okay, psychological game, yes. Something like that. Okay, but Dylan, did you put any deadline or did you give any deadline to yourself? Yes. For me, next preseason, I next need pre-season. To speak more. Okay. Not like Andy, but is it very difficult for you to learn Polish? To understand is not easy, but I can. But to speak is a little bit difficult, but it's nothing. But you will have two other French handball players in next season, so it will be better together. To speak Polish, to speak Polish, to go to lessons together, you know. My się zapomniałeś Niko, nie? How often do you have Polish lessons? Two times. Twice a week. Twice a week, yes. Mamy następny telefon, halo. Dobry wieczór, Dawid z okolic Skarżarca. Ja mam najpierw takie spostrzeżenie do pana redaktora. Te uszczypliwości w kierunku Kielczan. Ja wiem, że pan z Płocka pochodzi, no ale to wydaje mi się, że przed meczami oni są wystarczająco nakręceni, żeby wygrać Ligę Mistrzów.
ja wierzę, że pomimo tego, tej porażki w pucharze, oni i tak wygrają. Tak. Ale ja też w to wierzę. Co więcej, ja sobie tego życzę, drogi panie. Dlaczego pan myślisz, że jak ja jestem z Polska, to ja im niedobrze życzę? Ja muszę troszeczkę, ja muszę tutaj się troszeczkę z niej poprzedrzeźniać, żeby nie było nudno, no jak będziemy pytać tylko o to, co panowie czują przed meczem z Wesprem, to nas będzie oglądać 500 osób. A trochę więcej nas ogląda. A wiesz, co by ludzie oglądali? Powiedzmy, że przyjmujemy taką... Jakbyś stał normalnie, wiesz. Takie jedno pytanie mam do Andy'ego. Andy, powiedziałeś, że... No to znaczy tak trochę z pretensjami zadając to pytanie. Ponieważ powiedziałeś, że Barcelona jest... są tam wielkie nazwiska, jest wielkim faworytem. Wydaje mi się, że to dla kibiców kieleckich jest trochę takie... niemiłe, ponieważ my wszyscy w was wierzymy, my wiemy, że to wygracie, że powtórzycie ten wielki sukces 2016 roku, po prostu. No tak, ja mówię, już był? Koniec? Może? Tak, tak. Jest. Tak, tak. Okay. jak oczywiście mówię, jak takie duże nazwiska jak Barcelona i Kiel, to jest, ale co jest bardzo ważne, wszyscy musimy rozumieć, to jest to są duże nazwiska historyczne. Jak Barcelona wygrał, nie wiem ile razy, 5-6 razy Liga Mistrzów, Kiel 2-3 razy i oni są dwóch najlepszych klubów w historii. Ale w tym momencie my też mamy bardzo, bardzo wielki zespół. I ja muszę serio, od mojego serca, muszę robić czapkę z głową, co Bertus, Bogdan i oczywiście Talent robili w ostatnich 10 latach. Ponieważ to jest ich praca, gdzie jest ten klub teraz. Jak na przykład zawodnicy jak Dylan albo ja. Jesteśmy tylko tutaj, ponieważ oni pracowali za dużo. I tylko jeżeli oni pracowali za dużo, mamy taki szans powtórzyć ten zwycięstwo. Ja myślę, że oczywiście, jak mówię, mamy zawodnicy jak Alex, jak Igor, którzy już wygrali 1-2 razy Liga Mistrzów. Mamy zawodnicy, którzy grali w Paryżu, ale oni chcieli grać z nami. Mamy też duże nazwiska w tym momencie i muszę powtórzyć jeszcze raz. Idziemy do Kolonii dla wygrać Liga Mistrzów. I mamy... I to jest piękna deklaracja. Już teraz naprawdę musimy wymienić gości, bo zostało nam pół godziny. Tomasz, poczekaj na mnie pod drzwiami, ja tutaj się nie zmyję. Andreas, ale Alex dziękuję. Z Dylanem zostają? Tak, zostańcie, stay with us, okay? For the next 20 minutes. I will feel safe. Nie, naprawdę, to jak teraz nie wyjdziecie, to naprawdę uznamy, że jesteście pojebani. Andy, chcemy? Ja mogę coś udowodnić, wiecie, Ja wiem, Paweł Paczkowski. Nie, na tych legend to zostawimy. To tam tutaj jeszcze jest? Michał Olejnicz. Dobrze. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Bardzo nam było miło. Do widzenia. Na razie. Do zobaczenia za 20 minut. Z rozlamaną kość. Tutaj. I zaraz dołączy do nas jedyny rodzynek, który pamięta 2016 rok. Zanim chłopcy się podepną i się dołączą, to czat, a dokładniej Kacper Klamut pyta Dylana. What is your top three, the best left wing players, and did you put would you put yourself in this top three? Do you think you are? Yes. My top three. Number one for me is Egert, Anders Egert. No. From now. No. Yes. Yeah. Okay. The present. Actually. Ale okay. Można powiedzieć, że Duńczyk. Okay. Actually, maybe. Did he stop last year? Did he stop last year, Anders Egert? Two years ago. Yeah, maybe 2 years ago. Mm-hmm. I think 2 years ago. You can put yourself. Yeah, you can put, Dylan. Yes. It only means that you believe in yourself, so it's Vane, not good. Hampus Vane. Timur Dibirov. And Dylan Nai, okej. Kacper Klamut, Dylan Nai stawia siebie w top 3.
Panowie, zapraszamy, jeśli jesteście podpięci. How important to you is that Nedim Remili and Benoit Kunku will be in the team? Okej, to moment. Witamy Polaków. Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Michał Oleniczak, Paweł Paczkowski są z nami. Tak, twarz i usta. Twarz i usta. Czyli jako, to jest czym, kto jest czym. Jako, że ty byłeś ekspertem w telewizji, to rozumiem, że usta. A jako, że on młody, piękny i po fryzjerze od razu, to przede twarz. Wszystkim dlatego, że on jest piękny, a ja nie. A dlaczego? Ktoś, uwierz w siebie, może też jesteś ładny. Właśnie potrzebowałem takiego potwierdzenia. Bardzo się cieszymy. Okej, zanim ten. So, how important to you is that two next French handball players will come to Kielce in a few months? For the team first, I think is important. Two good and top new players. Mm-hmm. And for me, of course, is important because those guys are one of really my best friend in France. Who of them? Yes, Benoit and Nijim. So I'm happy. I'm okay, happy so both of them are your friends, yes? Yes, yes. Ah, okay. Yes, of course. So I'm happy to see this guy in Kielce next year, and I hope we will win a lot of titles. What they can give Vive on field in next season? I don't understand. What they can give your team during the matches? For Womja Vive Kielce, I think in attack and in defense will be good for us, and of course in life, for example, when we play football before the training. or something this is like the that. Most important yes, thing. Because next year is it's like mercato. We need to have a new player in our team, so. No a słuchajcie, a jak wy gracie w futbol na rozgrzewce, to macie podział na młodych i starych? Nie, mamy dwa drużyny już. Na ładnych i brzydkich. Tak, już ustaliliśmy wcześniej. Na ładnych i brzydkich. Na ładnych i brzydkich, tak? Ja generalnie gram w piłkę nożną. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, pod którą na granicę. Ani nie jestem ładny, ani jestem brzydki, albo jestem bardzo brzydki, albo bardzo ładny. Nie wiem. Która drużyna bardziej, znaczy częściej wygrywa? Uf, jest tak bardzo wyrównane. Tak. A do jakiej drużyny myślicie trafi Benoit Kunku i Nedim Remili? Do they play good football? Yes. Very yes, good. Yes. Every French person play good football. Oof. They are World Cup. Oh, we don't. Okay. I'm good. But the problem is... Oh, the problem! You speak like Polish people player. No, I'm good, no, but the problem is we lost with Belgium. He said that because in his team he have one French guy and... Okay, yeah. He's good. Jak słyszycie, jak on jest pan tłumaczenia? Futbolówka jest najlepsza u piłkarzy ręcznych. Dobrze. Paweł, tak jak wspomnieliśmy, jesteś jedyną osobą, która pamięta to, co się wydarzyło w 2016 roku. Jakbyś miał sobie, jak patrzysz teraz na Wesprem i patrzysz na kielecką drużynę, to Kielce są słabsze niż w 2016, czy mocniejsze? I takie same pytanie do Wesprem. Wesprem jest mocniejsze niż 2016, czy? Myślę, że Wesprem w 2016 roku miało bardziej imponujący skład, bo to naprawdę był gwiazdozbiór, który musiał wygrać Ligę Mistrzów i im się to nie udało. A jeśli chodzi o Kielce, to myślę, że ciężko powiedzieć, są podobne drużyny. Może tamta była trochę bardziej doświadczona i według mnie dla tamtej drużyny to już był ostatni dzwonek, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Jeden z ostatnich, ten rok albo kolejny, może tak. A ta drużyna jeszcze ma dużo przyszłości przed sobą i pomimo tego, że jesteśmy w tym gronie, absolutnie zasłużenie ta drużyna pracowała cały rok, żeby się tam znaleźć. To przyszłość jest przed tą drużyną. To ja rozumiem, że twoje życzenia urodzinowe, a musicie wiedzieć, że Paweł miał urodziny wczoraj, ostatnie z dwójką z przodu, z tego co widzę, to było takie, żeby tę Ligę Mistrzów wygrać. Znowu. No tak, jedno z. Byłoby miło, oczywiście. Da się to z czymś porównać, to uczucie, jak wygrywasz Champions League z czymś innym w życiu? Nie wiem, czy ty masz dzieci, czy nie masz, czy może tam się gdzieś oświadczyłeś, czy nie oświadczyłeś, ale jest coś takiego, co w życiu dla ciebie było podobną emocją, jak ta, którą miałeś, gdy wygrywałeś Ligę Mistrzów? Tak, zrobiłem jakiś bardzo dobry sejnik, to się dobrze czułem. Ale to chyba... Na jakim spodzie? Czy czekoladowym? Nie na czekoladowym, tylko na ciasteczkach maślanych, zmielonych. I polanych masełkiem. Tak, no to jest porównywalne, ale nie to samo. Nie ta sama skala, jeśli chodzi o emocje. Ja w sumie niewiele pamiętam, szczerze powiedziawszy, z tamtych wydarzeń. Pamiętam, że to był bardzo emocjonalny moment dla nas wszystkich.
To jeszcze pytanie jedno do Pawła, bo przecież ty w Wesprem byłeś. Byłem, to jest dobre, no słowo, dobre słowo, byłem. Nie, że sobie pojechałeś na mecz, żeby tam zagrać w Barwach Vive, tylko byłeś zawodnikiem tej drużyny. Czy będąc tam na co dzień faktycznie da się odczuć taki, wiesz, zajebisty głód tego, żeby w końcu tę Ligę Mistrzów wygrać i czy oni mają z tego powodu jakieś kompleksy? O tak, to jest drużyna, która nie uznaje czegoś innego. W sensie celem przed sezonem jest nie dotarcie do Final Four, tylko Mistrzostwo Węgier, Puchar Węgier i wygranie Ligi Mistrzów. I o tym wszyscy mówią otwarcie. To ten mecz z Pikiem Szeged, przegrany w ostatniej sekundzie, to ja rozumiem, że tam po prostu miasto utonęło we łzach. No zwłaszcza, że to był drugi raz z rzędu, prawda? Więc myślę, że mogło być to bolesne. I ja mam taką anegdotę a propos presji. Ja przyjechałem tam pierwszy raz w maju chyba na testy medyczne i spotkałem się z prezydentem klubu. I oni byli po niezłym sezonie, byli w finale Ligi Mistrzów, zwłaszcza z perspektywy poprzedniego sezonu, gdzie oni odpali ze Skiern. I on był kompletnie załamany, tam wszyscy byli kompletnie załamani. Oni nie mogli tego przeżyć, że przegrali ten finał Ligi Mistrzów, pomimo tego, że sezon wcześniej odpali w 1-16. No. Są chyba takie miasta, pamiętam, że mi Marcin Nieski opowiadał, słuchajcie, jak oni pierwszy raz z Flensburgiem bodaj w 2004 wygrali Ligę Mistrzów, że to miasto cztery noce nie spało. Że oni byli tak zachwyceni tym, że wreszcie udało się tę Bundesligę wygrać, że są na czele, na topie, że to miasto jest w jakiś sposób celebrowane przez cały kraj, że to było dla nich coś wielkiego. To podejrzewam, że Wesprem ma takie marzenia w kontekście Ligi Mistrzów, a wy musicie im je zabrać. No tak, tylko że no nie, absolutnie myślę, że to mogło być porównywalne. Tylko że Wesprem, no popatrzmy na składy, jakimi oni dysponowali przez ostatnie 15 lat. To gwiazdozbiór absolutny. No, absolutny. Tam są tak chore pieniądze i takie ambicje, że nie wiem, no, nie wiem jak to nazwać inaczej niż klątwa. Naprawdę, bo popatrzmy na skład, który grał przeciwko nam, z tego co pamiętam. Czemar Rodriguez, Laszlo Noć, Momir Ilić, Andreas Nilsson, na bramce tam był Mikler i Alidowicz. No, i Palmerson jeszcze w najlepszej formie, naprawdę. Jak ta drużyna mogła nie wygrać Ligi Mistrzów? Ja wiem. I w tym kontekście myślisz, że to będzie wasza przewaga, taka mentalna, że oni będą czuć większą presję? Myślę, że nie. Myślę, że obie drużyny będą chciały jednakowo wygrać ten mecz, bo my też mamy wysokie ambicje. Oczywiście Wesprem to jest wspaniała drużyna i będzie nam ciężko, ale nie uważam, żeby to miała być przewaga. Zwłaszcza, że zauważyłem pewną zmianę retoryki idącą ze strony Wesprem. Tak jakby trochę stawiali się w roli underdoga, ale patrząc na ich skład, jak można mówić underdog, jeśli tam jest Lauge Schmidt, Nenadić, Yahia Makeda, bez przesady. Tak, patrzyłam sobie na statystyki tych meczów o Mistrzostwo Węgier, to cała trójka zagrała bodajże na poziomie 90%. Mae miał raptem 7-10. Michał. Dzień dobry, Michał. Dobrze się widzisz. Tak jak powiedziałem, no ja będę mówił, a będzie wyglądał. Najmłodszy, fryzurę przygotowałeś do Kolonii. No akurat. Albo do programu. Miałem tą przyjemność odwiedzić fryzjera, cieszę się, że... A skąd do ciebie przyleciał? akurat ja nie mam... Your barber from which city or country? From Gdańsk, maybe? I don't have the opportunity as Dylan, but I visit my barber, so... Okay. In Kielce. Tak. Ty będziesz debiutował. Będziesz jednym z debiutancików w Kolonii. Jest stresik? Może nie stresik, ale taka ekscytacja bardziej, ponieważ od małego marzyłem, kiedy zacząłem oglądać ten turniej Final Four, od małego marzyłem, aby się tam znaleźć i sama obecność jest już wielkim wydarzeniem. A rozmawiając w kontekście wygrania tego turnieju, to naprawdę byłoby coś wielkiego. Zadam wam pytanie z pozycji piłkarki ręcznej, która nigdy nie miała okazji zagrać w Final Four. As a former handball player, I didn't have a occasion to play Final Four. What is the feeling to come to the Cologne? It's a really great feeling. It's like maybe the most important day for handball player, like our captain said today, for example. But when you go to Cologne, you want to win, really. There it's amazing. To jest specjalna otoczka, prawda? Wy macie najpierw prezentację drużyny, potem macie Media Day. Jakby nie ma takiego turnieju, który miałby to wszystko ze sobą.
I jak wy to odbieracie? To jest, czy to bardziej stresuje, czy to bardziej powoduje, że nakręcasz się jako sportowiec? No i to, tak mi się wydaje. Naprawdę myślę, że ten weekend piłkaręczny jest chyba najlepszy za cały rok, bo naprawdę czujesz ta cała atmosfera, ale nie tylko tak, że kiedy idziesz na mecz do hali, oczywiście, że pełna hala 20 tysięcy, a wszystko, co jest oprócz tego, jak czujesz, jak ile media masz, jak całe miasto jest tylko od kibiców, od różnych idziesz i tylko są, widzisz koszulę od każdego drużyna, jak wszystko to, jak przeżyjesz, to jest naprawdę bardzo ładne i naprawdę jest dla mnie taka okazja piłkaręczna, kiedy naprawdę czujesz i kochasz ten sport. Mamy telefon, moi drodzy, kolejny. Dobry wieczór, kogo witamy? Cześć, z tej strony Patryk, dzwonię z Kielc. No, niespodzianka, witamy cię. Tak, ja mam pytanko do Michała. Michał, studiujesz może coś? Tak, studiuję. A powiedz mi, bo dzisiaj mieliśmy przedstawienie prezentacji. O! No to bardzo dobra informacja, słyszałem, że zaliczyłem, także to jest tak, dla mnie bardzo... Tak, na A co zaliczyłeś? Jaki przedmiot? Odnowa biologiczna. Proszę bardzo. No tak, bo ty przecież fizjoterapia, tak? Zgadza się, studiuję fizjoterapię. Pamiętam, robiliśmy wywiad na Weszło, to opowiadałeś. Studiuję fizjoterapię, jestem na drugim roku i mam tą, cieszę się, że mam tą przyjemność i okazję do studiowania w Kielcach, bo uważam, że jest to genialny kierunek i uważam, że kiedyś się mogę w tym odnaleźć. No byłoby to fajne. W kolarstwie chyba tak to bywa, z tego co kojarzę, że byli zawodnicy czasami pracują jako fizjoterapeuci. Pamiętajcie, moi drodzy, że dla widzów kanału sportowego mamy specjalną ofertę Kanal Plus Online. Dużo sportu, filmów, seriali w promocyjnej cenie. Wszystko znajdziecie w linku, który jest poniżej. Przypomnę też, że zostało jeszcze, pisze mi tu chyba Krzysztof Stanowski, 100 egzemplarzy naszego kwartalnika kiosk.kanalsportowy.pl. Stanął to tam do 200 zł już teraz, podbijcie sprzedaż za jeden, jak zostało 150, żeby było na premię dla mnie. Chociaż mi się na nic nie przyda, bo jak stąd wyjdę, to mnie Tomek Gębala znokautuje. Czas się generalnie domaga tutaj. Pojedynku na rękę. Pojedynku na rękę. Ja na rękę. Przegrałem kiedyś z moją koleżanką pływaczką. Wyobraź sobie, żeby mi złamał rękę. To w ogóle nie ma sensu. Możemy się na 10 km ścigać albo na 5, nie ma problemu. Ale wiesz, ja ci mogę zdradzić, jak mógłbyś z nim wygrać. No. Mógłbyś go klepnąć w kark, tak? Bo ostatnio zasnął chyba na balkonie, wiesz? Tak? Jest kompletnie opalony, więc jakby... A, rzeczywiście, ty, praktycznie. To prawda, to jest jakiś sposób. Ale słuchajcie, ale Mateusz Orłowski na czacie ma fantastyczne pytanie do Dylana na i. Imagine that you have a clone. Yes. Who looks like you and it's like, you know, one... Twin brother. Okay. How annoying would it be to play against player like you? Mm. How annoying? I don't know. jak irytujące dla Dylana byłoby granie przeciwko zawodnikowi, który byłby jego sobowtórem, Iwona pytał, nie każdy musi zrozumieć. But can you imagine that some other players from the different team, you can be annoying for the opponent? It's like play against me, no? I don't know, really. You know, because I had a teammate in Denmark, and she was playing in another team, and she was almost like you. Yes. She had the same attitude like you. Yes. She was very expressive on the field, and I really didn't like her until I came to this club, and we become a teammate. I really enjoy to play with her because she was giving me so much energy, but as an opponent, she was very annoying. So it's like that. Really. It's like that. But if I play against, I know some player like me, and really I like play against them because I don't know if I do something bad. For example, he will say to me, and the same for me. So I love that. Piszecie, gapek kapujemy, to naprawdę prosty angielski. Jak ostatnio był trener Sabaty i nie tłumaczyliśmy do nas, powiedzieliście, że nie tłumaczymy. Tak źle, tak niedobrze. No. Staramy się jak możemy dla was, kochani. Michał, co dla ciebie znaczy ta Final Four? Bo jednak jesteś człowiekiem, który jeszcze 2,5 roku temu grał w pierwszej lidze, który miał w pewnym momencie więcej tych meczów, znaczy inaczej, zadebiutował w kadrze, nie grając jeszcze w Ekstraklasie i nagle jedziesz w takie miejsce, gdzie będą goście, którzy... No jeszcze do niedawna byli dla ciebie idolami i mogłeś mieć co najwyżej ich, wiesz, zdjęcia nad łóżkiem.
To musi być w jakiś sposób wyjątkowe, moim zdaniem. No. To jest wyjątkowa szansa przede wszystkim i to jest spełnienie marzeń. Mogę tylko powiedzieć to, że na treningu, kiedy mamy takie odprawy jeszcze przedtreningowe, trener siada i mówi nam: Alex, Paczas, weźcie chłopaków w kółko i weźcie tych wszystkich młodych i powiedzcie im, co to jest Final Four, jak to jest tam być, jak to jest tam grać, jakie to jest święto piłki ręcznej. Także zdaję sobie sprawę z tego, że to jest ten tak zwany showtime, że jedziemy tam, ale też jedziemy z określonym celem i zdajemy sobie sprawę z tego, że ten turniej to jest największe święto piłki ręcznej w Europie. Mhm. Ale ładnie to powiedziałeś. To ja teraz jeszcze powiem coś takiego kontrowersyjnego. Otóż przed meczem finałowym Mistrzostw Polski rozmawiałem z jedną z legend polskiej piłki ręcznej, z zawodnikiem z absolutnego topu. Nie powiem z kim, bo on być może by sobie nie życzył, żeby tutaj jego nazwiska wymieniać w tej sytuacji. I on mi powiedział tak, patrzę na Michała Olejniczaka i na jego rozwój i ja nie rozumiem, czemu on gra w Vivę na środku, bo dla mnie to jest zawodnik na lewą połówkę i on by się absolutnie na tej lewej połówce lepiej odnalazł niż w centrum rozegrania i na miejscu Taranta Dujszebajewa szukałbym możliwości zrobienia z niego lewego rozgrywającego, bo na środku brakuje mu, i teraz to oczywiście się nie obraź, bo to nie ma na celu cię obrazić, tylko mówię, co mi powiedział, takiej trochę ułańskiej fantazji, to znaczy takiego zrobienia czegoś z niczego i improwizacji. Tak porównał wtedy, że Balić to miał. No wiadomo, że Balić to w ogóle jakaś tam absolutna gwiazda i pewnie jeden z najlepszych zawodników w historii. Czy ty faktycznie jak czujesz, czy absolutnie się z tym nie zgadzasz? Myślę, że ja właśnie jestem teraz na takim etapie stopowania tej łańskiej fantazji. Czyli myślisz, że masz jej za dużo, tak? Dobrze, no. Zaczyna czuć to. Okej. Myślę, że jestem na dobrej drodze. A to ciekawe, bo to zupełnie co innego niż to, co on mówił, popatrz. No. Myślę, że jestem na dobrej drodze. Na pewno trener wie, co jest dla mnie dobre, także 100% kroczę tą drogą i krok po kroku będziemy dążyć do tego, aby tą łańską fantazję stopować i przeradzać ją w świadome decyzje. No dobrze. Mamy chyba kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo. Mamy czy nie mamy? Panie Michale, pan mi tutaj mówi, że ktoś się odrzucił. No dobrze, to jak będzie kolejny telefon, to poprosimy. Paweł, ty przedłużyłeś ostatnio kontrakt. Będziesz grać dłużej w Kielcach. Dobrze mówię. Wszystko to wskazuje, tak. Na mnie spojrzałem, jakbym kłamał minuty. Tak, wyczytałem. Ja też tak wyczytałem, tak. Ale dali się do podpisania, że tylko wyczytałem to. I jak ty się z tym czujesz? Bo ty tak trochę powiedziałbym, wróciłeś awaryjnie do Kielc. Wydawało się, że to będzie taka wakacyjna miłość, że tak powiem, i polecisz dalej. A tu się okazało, że jednak wyszedł z tego długoterminowy związek. No zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy wyszedł z tego długoterminowy związek. Nie, no wyszedł z tego dłuższy niż miał być, bo faktycznie ja też po pierwsze nie spodziewałem się, że w ogóle trafię do Kielc, jak wracałem skąd wracałem? Z Białorusi. Z Białorusi, tak, wracałem z Białorusi, dziękuję. I tak, i nie spodziewałem się tego. No a potem to już właściwie poszedłem z wiatrem, można powiedzieć, i cieszę się, że zostaję oczywiście. W Kielcach zawsze się bardzo dobrze czułem, mam bardzo dobre wspomnienia z Kielcami i teraźniejszość potwierdza to. Teraźniejszość się zlewa z przeszłością i też dobrze się czuję dnia dzisiejszego w Kielcach, więc absolutnie jestem zadowolony z tego, że będę miał okazję występować w tej drużynie. A będziesz bardziej w następnym sezonie skrzydłowym czy rozgrywającym? Bo na prawej stronie będzie Alex, Nedim Remili i Paweł Paczkowski. I jeszcze jest, a nie, przepraszam, odchodzi, wypożyczony jest. Nie przejmuj się, nad Branko. Wszystkimi transferami Vivo jedyną osobą, która to Maciek ogarnia, jest Właciek Voice, a drugą Bertus Serbas, mam nadzieję, są dwie. Cała reszta nie wie, kto nam wraca. Pytanie, kto bardziej ogarnia, czy to jest dobre pytanie. Podejrzewam, że Maciek, bo taką tabelkę ostatnio w Excelu wysyłał. Aha, on Excela, ma wszystkie formułki rozpisane. Nieprawdopodobne. Plus dwa, minus jeden, raz dwa. Czy będziesz trochę tu i tu? I będziesz dzielił to? Nie dyskutowaliśmy, nie omawialiśmy tego. Ja jestem gotowy grać i tu. Na pewno zrobię wszystko, żeby być lepszym skrzydłowym, bo tutaj mi jeszcze trochę brakuje. To, czego będzie wymagał ode mnie trener, ja jestem gotów zrealizować. Jeśli będzie wymagał ode mnie, żebym stanął na bramce, no to z lekkim przymrużeniem oka, ale stanąłbym na tej bramce, spróbowałbym. A jeżeli trener Patryk Rombel zadzwoni i powie, że wymagam od ciebie, żebyś wrócił do reprezentacji na mundial w Polsce, to co mu powiesz?
Czyli jeśli postawi sprawę na ostrzu noża. Tak. Zależy, jakich argumentów użyje. No powie jeśli człowieku, powie jak w tym, jak w potopie. Ojczyzna wżywa, żołnierzu, no, trzeba walczyć. To co powiesz? Że się skusisz, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Temat jest raczej zamknięty. Nie ma powrotu. Trenerze, tak jak się umawialiśmy, próbowałem. Serce mówi jedno, głowa mówi drugie. Rozumiem. No panowie, dobrze. Ja bym chciała wrócić jeszcze trochę do Wesprem, no bo to jest Hate Park przed Final Four Ligi Mistrzów. Zaczynam od Aleksa, skończę na Delanie, you will be the last one. Słabe strony Wesprem. Czy one w ogóle są? Nie. Mają oczywiście. Nie wiem, która. Nie, chyba. Czy nie chcecie, no, tak. Czy po prostu nie chcecie przed tym półfinałem za dużo o tym mówić? Nie wiem, które są swoje najmocniejsze, co musimy zrobić, żeby wygrać ich. Oczywiście nie chcę mówić tutaj o wszystko, co przygotowaliśmy, ale myślę, że ta drużyna ma dużo mocne strony i mniej słabe. Ma też słabe, mniej tak. Słabe. Tak. Mniej słabszych. Jest jakaś pięta Achillesowa? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że na takim etapie, na takim poziomie, to musimy się koncentrować gdzieś na jakichś niewielkich detalach, niedoskonałościach. Może na tym, że przeciwnik się trochę zagapi, że będzie nieskoncentrowany. I myślę, że to będą czynniki, które będą decydowały. No, taka drużyna ma niewiele słabych stron. Może właśnie ta dekoncentracja albo momenty w trakcie meczu, gdzie oni nie będą dostatecznie gotowi na to, co my przygotowaliśmy, ale taką piętą achillesową, w którą moglibyśmy skierować naszą strzałę, no to jasno, nie jestem w stanie określić. Mhm. Mógłbym powtórzyć słowa Paula. To jest taki turniej, gdzie dużą rolę może odegrać dyspozycja dnia. Rok temu wygrał faworyt, natomiast był dłuższy okres czasu, gdzie ten faworyt nie wygrywał tego turnieju. Także zdajemy sobie sprawę, że ten turniej może być taki nieobliczalny i musimy być gotowi na wszystko. Dylan, weakness of Wesprem. Can you see any? I see some, I see and I know some players there, but I think the most important is us, not Wesprem, because I think if we play good, we can be better than Wesprem and any team in Europe, probably. I don't know, but now the most important is Wesprem, and we think only about this Saturday, and we'll see Saturday really, and we won't play. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Kogo z Kielc tym razem witamy? Dobry wieczór. Oskar z Wejkerowa tutaj. O, proszę. Dobrze. Dobry wieczór. I tak, ja mam dwa pytania. Pierwsze będzie do Michała Olejniczaka. Michał, bo uczyłeś się w SMS-ie w Gdańsku i wiem, że grałeś z Tytanami Wejkerowo. I to jest aktualnie moja obecna drużyna, jestem wychowankiem i chciałbym się ciebie zapytać, jakie masz wspomnienia z tą drużyną, jeśli chodzi o... No nie spodziewałem się, że w Hyde Parku o Lidze Mistrzów będziemy wspominać Tytana Wejherowo, ale proszę bardzo, wszystko dla naszych widzów, daj, Michał. Jakie mam wspomnienia z tą drużyną? No na pewno to były mecze walki i Tytanów Wejherowo zapamiętałem na pewno z tego, że byli bardzo drużyną, która była bardzo dobrze przygotowana fizycznie. Troszeczkę nieobliczalna, ale myślę, że to też stanowiło o ich sile i nieraz nasza drużyna Szkoły Mistrzostwa Sportowego miała z wami problemy. Raz z nami wygraliście, także na pewno te potyczki będę pamiętał długo. Bardzo miło mi to słyszeć. I drugie pytanie mam do Dylana, na jego. Okay, Dylan, hi Dylan. I watch your highlights, you know, I play left winger also. And I sprained my ankle twice this season. And I watched your match in Champions League, probably. You twist your ankle and you'll be able to finish the game. I'm wondering how it happened that you... God damn it, I don't know how to say it. Jak to było możliwe, że dograłeś ten mecz do końca pomimo takiego urazu? Bo ja nie byłem w stanie się podnieść z boiska. How is possible that you can finish the game during the ankle injury? Because he has got similar injury and he can't play. It was too difficult to him, too painful.
I don't know really what. Po prostu jestem twardzielem z Francji. At this moment I had pain, but it's like that, and I think the game is most important, and we can see after with our physio Bartek and Tomek for this. So. Wiesz, ja myślę, że nie możesz absolutnie porównywać dwóch organizmów. Każdy odczuwa zupełnie inaczej kontuzję, więc no, Dylan jest kozakiem z Francji. Dobrze. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pozdrawiamy. Dzięki. Tomasz Żyliński jest asking Dylan, why PSG can't win Champions League? And in football also as well. Difficult question. It's not your fault. No, don't be so. Pomidor is. Pomidor, pomidor, good. Pomidor. Now choose. No, really, I don't know. I don't know. A lot of things, but. Three the most important. Three reasons why you can't win Champions League. I think for me we needed to be killer in important moment, and every time was in semi-final, one time in final, sometime in quarter-final, but it's like that. This thing was with Paris, now I'm with Chelsea, so for me it's the most important. Paris is before. Mm-hmm. Dla mnie teraz Kielce są najważniejsze, Paryż był wcześniej, chyba brakowało takiego instynktu killera, instynktu zabójcy w ważnych meczach. Moi drodzy, mamy sondę i w tej chwili 2215 głosów oddanych. Pytanie proste, czy Łomża Biwe Kielce wygra Ligę Mistrzów, i muszę wam chłopaki powiedzieć, że wiara w narodzie jest olbrzymia. Ja nie wiem, czy też tylko kibice z Kielc i z Wejherowa klikają, ale 82%, że tak, 18%, że nie. Co wy na to? To jest taka narodowa. Jak utrzymacie tę presję? Mają zaufanie. Nie, fajne. Nie, ja myślę, że to jest tak, słuchajcie, presję to ma górnik w kopalni, ta sobie jedna wypowiedź chyba Matiego, a tutaj to po prostu jest to, co powiedział Alex, wielkie święto piłki ręcznej, oni tam nie jadą z dygotem rąk, tylko się cieszą, że w tym wezmą udział i że mają szansę znowu napisać historię. Piękną historię. Piękną historię, bo muszę wam powiedzieć, że ten puchar z 2016 roku, pamiętam, ten finał ja oglądałam będąc u moich rodziców i potem wracałam z Nowego Sącza do Warszawy bodajże i jechałam przez Kielce i gdzieś na wysokości, no nie wiem, gdzieś 100 km przed Kielcami złapałam kieleckie radio. Od rana nadawało audycje. Wszyscy, znaczy Kielczanie i wszyscy, którzy słuchali tego radia Kielce, mogli się dodzwonić i dzielić swoimi emocjami. I pamiętam, że co najmniej przez półtorej godziny łapałam falę tego radia i ryczałam razem z tymi ludźmi. To było coś pięknego, coś fantastycznego. Jechałaś z domu do Warszawy i zrobiłaś 10 kółek wokół Kielc, tylko że jeszcze raz jest tak. Tak bardzo nie chciałam stracić zasięgu, to jest niesamowite. Bardzo nie chciałam stracić zasięgu. To było coś cudownego. Po raz kolejny się przekonałam, że sport jest takim obszarem życia, który no, tak strasznie łączy ludzi, który daje tyle fantastycznych, pozytywnych emocji ludziom. I życzę wam z całego serca, żebyście po raz drugi to zrobili, żeby rzeczywiście to one more time się dokonało i żebyśmy tutaj się w poniedziałek spotkali, bo taki jest plan. Nie będzie, ale nie tak, będzie? Będę was obserwować z Gdańska. Natomiast jeszcze chciałem zapytać Pawła, o to, czym się różnią według ciebie te drużyny właśnie sprzed, ile to już było lat? 6, tak? Która wygrała Ligę Mistrzów i ta. Co jest na plus, co jest na minus ewentualnie w obecnej? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tak zwaną atmosferkę w szatni? Czy wtedy było więcej osobowości w tej szatni, czy teraz? Czy to się da porównać? Bo wtedy jednak jeszcze, wiesz, było paru członków więcej tej, Polaków. Ale też było więcej członków tej starej gwardii. Tutaj siedział ojciec Aleksa i nam opowiadał o tym, że czasami zawodnicy w ogóle w sportach zespołowych dzisiaj są zagrzeczni. Czasami są zagrzeczni, Michał. No i chodzi o to, że brakuje czasami takich killerów i takich osobowości, które potrafią się nawet trenerowi postawić. I Talant mówił, że to lubi, jak ktoś na przykład mu się stawia. Jak ty na to patrzysz? Teraz rzeczywiście jest więcej grzecznych chłopców w Kielcach? Ciekawe. Okej, powiem tak, że wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, tamta drużyna była bardziej doświadczona. Miała już zawodników, którzy
albo powoli kończyli, albo kończyli tak jak Grzesiek, albo już byli bardzo blisko skończenia kariery. Karol, Sławek, Szmal, tak? No, no jeszcze chwilę pograli, no, ale byli już, Dzidzia też, chociaż Dzidzia dzisiaj gra, więc. No. Więc tak, ale no nie wiem, ja nie pamiętam, żeby ktoś się postawił wtedy Talentowi, a teraz udało mi się to zobaczyć, więc... A, udało ci się. Kto się postawił? Pomidor. Słuchaj, słynny zawodnik, tu Pomidor, tam Pomidor. Pomidor. Okay. Więc tak, no, ciężko porównać tak naprawdę. Zgadzam się z tym, że może tak być, że teraz jest trochę więcej grzecznych chłopców, ale też jest więcej ludzi, którzy z większą swobodą wyrażają swoje emocje i jest im łatwiej o tym mówić, łatwiej mówić to, co myślą i tak dalej, a kiedyś to były takie twarde chłopy, ale no właśnie, bo lekko zamknięte trochę, w sobie, można bo powiedzieć. Bo ty jesteś, prawda? Takim trochę pomostem, to znaczy pomiędzy tymi rocznikami, z dwójką z przodu, a tymi z ósemką z przodu, nie? Jesteś tak pośrodku mniej więcej. No, dlatego, dokładnie. Idealnie. I dlatego pytam, bo właśnie i pograłeś trochę z tymi starszymi i grasz z tymi młodszymi, to ty to widzisz fajnie, nie? No tak, ale... To są inne drużyny, faktycznie, ale tamta drużyna miała swoje duże plusy i ta też ma dużo rzeczy, które mogą zdecydować o sukcesie. Zresztą myślę, że już dojście do Final Four dla każdej drużyny to jest ogromny sukces i uważam, że ta drużyna miała świetny sezon i miejmy nadzieję, że uda nam się to zwieńczyć wisienką na torcie. Mamy telefon, tak, Michał? A, mamy, dobrze. No to witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panią Iwonę i panów serdecznie. Witam. Mówię z Kielc, chociaż trochę z Krakowa też, ale nieważne. Chciałbym powiedzieć, że ten sezon był wyjątkowy dla mnie i dziękuję bardzo za emocje wszystkie, które nam towarzyszyły do tej pory. I panowie, nie przejmujcie się, jedźcie z werwą do Kolonii, powodzenia i co by się nie działo, to kibice są z wami. Także dziękujemy za wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy. To był rzeczywiście niesamowity sezon i jak cofniemy się do pierwszego meczu, do tej porażki z Bukaresztem, 32-29, jeśli pamiętam dobrze, to chyba konia z rzędem temu, kto potem mógł przewidzieć, że dwa razy pukniecie barce, wygracie z PSG, wygracie z Wesprą u siebie. Potem była taka jakaś kosmiczna seria. Ale też piekielnie ciężka grupa. To co Tomek Gębala, przyjaciel, podkreślał, że rzeczywiście... no ciężko było... Nie, brother from another mother. Nie, że ciężko było tę grupę wygrać. No umówmy się, tam naprawdę były no, topowe drużyny same. Tak, to, topowe i... Ja pamiętam, ja dokładnie pamiętam te nastroje, bo ja akurat byłam w gronie tych osób, które uważały, że wy nie zagraliście złego meczu w Bukareszcie. Tam po prostu Andy Wolf nie miał swojego dnia, koniec, kropka. Tam mieliście bramkarza na poziomie 13%, natomiast jak się patrzyło na waszą grę, no to graliście całkiem przyzwoicie. Natomiast doskonale pamiętam, jak wszyscy mówili, o matko, Jezu, co to będzie. A potem naprawdę posypała się seria, no taka nieprawdopodobna i styl, w jakim żeście grali, to no, szczęki opadały do podłogi. To jest jakby zwieńczenie teraz... tego. Wy też macie takie poczucie, że to był absolutnie jakiś topowy dla was sezon pod kątem jakości sportowej, jaką pokazaliście na boisku? To mnie nie pytaj, bo ja tak naprawdę, kiedy oni przegrywali z Dynamem, przegrywałem inne mecze. Okej. Okay. To Aleks nie opowiada, ty tłumacz Dylanowi. Of course. Solimon. Do you want to start? No, hey. You will start. Ty start, Gapek, tłumacz pytanie Dylanowi. You zaczynaj. Ono było tak długie, że ja nie wiem właściwie, ale to postaram się. Okay. No. Nie, ja naprawdę szkoda mi, że nie mógł być tam w Bukareszcie również, ale... Żeby to począć. Ale nie, naprawdę, kiedy wrócili, widziałem, bo naprawdę byliśmy bardzo skupione na ten sezon od początku, bo wiedzieliśmy, że nie mogliśmy stracić żadnego punktu, bo oczywiście mieliśmy taka grupa, że to byłoby niemożliwe. Kiedy wrócili po ten wyjazd i naprawdę to, co mówisz, to naprawdę było chęcia walka, było tak, ale nie udało się. Andy nie miał swój dzień, Mati też nie mógł iść. Tak, miał problem i tylko Andy pojechał i nie miał swój dzień, szkoda. Nic nie mógł pomagać więcej.
I kiedy oni wrócili, naprawdę było widać na swoich twarzy, jak bolało to. I myślę, że tam ten moment, kiedy przełamaliśmy, kiedy wygraliśmy Vesprema, tam zaczęliśmy brać zaufanie między nami. Widzieliśmy, że to, co dopracowaliśmy do tej pory, już zaczęło się ruszać. I wtedy do tej pory poszliśmy do góry, tam również zaczęła się ta seria, nie pamiętam ile meczów było, 9-10, coś takiego, wygranie dwa razy Barcelona z Paryżem, z Vesprem, z każdego. I tam super czuliśmy się i to myślę dało nam później dużo pewność, żeby wygrać każdy następnego mecza. No Michał, z perspektywy młodego? Chyba tam miałeś okres, że nie we wszystkich meczach grałeś, jakiś uraz miałeś. Tak. Ja na początku sezonu troszeczkę miałem taki faul start. Nie zagrałem w Bukareszcie, natomiast ten sezon jest... Dlatego przegraliście, nie? Absolutnie. Natomiast tak jak powiedziałaś, jest to niesamowity sezon, ponieważ kiedy dowiedzieliśmy się, jaką grupę mamy, kiedy to losowanie oglądaliśmy, naprawdę byliśmy zaskoczeni i dla mnie to był szok. Znajdując się w jednej grupie z Barceloną, z Weszprem i z Paryżem, także na pewno możemy czuć się dumni z tego, jaką pracę wykonaliśmy w tym sezonie. You won the big group in the Champions League. It was really a top group with Weszprem, Paris Saint-Germain, Flensburg, Barcelona. You think that this is 100% of your the best game, or you can put it on another level? I think, like they said, our first game was very difficult against. Nasz pierwszy mecz był mało ekskluzywny przeciwko drużynie z Bukaresztu. Against Bukarest, so after was better. Alex come back and I think all of our team was complete and good. Our game against Barcelona for me was one of our best game this year. Like. I don't know Paris and Veszprém in our home, so we are happy, but the job is not finished. O, bardzo ładne zdanie. Robota nie została skończona. Świetne zdanie, myślę już tak pod koniec. Ja tutaj dostaję informację od kolegi Pawła, że do Kolonii z Polski kupiło bilety 1500 osób, a nie 900. A Paczas to talizman, bo był w 2016, wygraliśmy, wrócił teraz, to 3 kropki. No to reżyserka niech jeszcze odbierze telefon od Miłosza Koszyka, bo bardzo prosi, żeby odebrać od niego telefon. Tak, nie możemy dać Miłoszowi Koszyka, żeby odbierzmy ten telefon i zaraz będziemy kończyć. Halo? To tak nie działa, mi mówią, że Miłosz musi najpierw zadzwonić, wtedy odbierzemy. Tak jest? Miłosz, na litość boską, no weź najpierw zadzwoń. Jest jakiś telefon, no to dobry wieczór. Witam serdecznie, Dominik z Kielc. Ja w sumie mam pytanie i też takie małe życzenie albo marzenie, wręcz może zacznę od tego drugiego. Nie udało mi się niestety dodzwonić, jak jeszcze Andy był, że tak powiem, na żywo, ale trzymam kciuki i życzę mu, żeby został MVP tego turnieju i był dalej taką motywacją dla innych bramkarzy w Polsce, jaką jest teraz. Dlatego mam nadzieję, że zagra tak jak z Płockiem. A tym pytaniem jest może do Aleksa. Jak podchodzi do organizowania wyjazdów przez klub? Czy to jest dla zawodników dobry pomysł, czy to jest jeszcze większa presja, ponieważ jest to wspólna podróż samolotem, czy ten sam hotel? What do you think today? Czy pytanie jest, że co myślisz o tym, że latają z nami sponsorzy, kibice? Wiesz, mamy te wyjazdy, wyloty, wloty razem i odchodzi. Nie, tak. Jak się czujesz? Naprawdę nie, do tej pory nie mieliśmy żadnych problemów, bo oczywiście to jest na samolot, tak, oczywiście dziękujemy, że zawsze dużo kibicy latają z nami. Dają nam możliwość, żeby więcej latać na czartera, żeby nie musieliśmy wziąć dwa samoloty, tylko jeden, bezpośrednio lecieć. I tak naprawdę tak mi się wydaje. Nie mogę powiedzieć za każdego, ale dla mnie nie ma żadnych problemów. Ale rozumiem, że teraz do Kolonii lecicie sami. Czy... Znaczy w sensie... Nikt z nami nie jechał. Dzisiaj, nie, może jutro dojadą, nie mam pojęcia. Nie, chyba nikt z nami nie leci. Wydaje mi się, że nie.
Leci ktoś nikt się w luku bagażowym nie schował. Nie? Nie. Lecą kibice z wami, czy lecicie sami? Sami, ale 1500 kibiców z Polski kupiło bilety. Tak? To już powiedziałem. Już, a, no tak, chyba będę pewne. No dobrze, moi drodzy, to zmierzamy do końca. Zapraszamy jeszcze chłopaków, którzy zostali tutaj. Wy wywołujecie mnie na pojedynek na rękę. Dobra, chodź, zrobimy to, zostanę, tylko nie złam mi ręki, błagam cię, już wiem, że się cieszysz. Będzie to memem, zostanę zmiażdżony. Ja przegrałem pojedynek na rękę kiedyś z koleżanką pływaczką. No nie mam szans, ale się postawię. Postawię się, żeby nie było. Tutaj po środku? Give us a czemu oni nie pojechali? No pewnie, że chcę, no. Jak ja, ej, ale nie wyjaśniłeś mi jednej rzeczy, że mam go walnąć w kark, ale ja nie doskoczę na ten... tego. Ale on się skryje. On się skryje od twojej ręki. Ale daj mi chociaż ze 3 sekundy. Jakoś to się trzymasz, że... Dawaj. Poczekajcie, musimy tego się odliczyć. Przegrasz, nie grasz. I wtedy ja wskakuję do obrony i zatrzymam. Zobacz, ja mam 2 razy mniejszą rękę, już to jest bez sensu. Jakieś 3, poczekaj. 3, 2, 1. Jest jeszcze. Ale strzelam! No Boże, spodnie ci pękają. O Jezus! Dziękuję, że dałeś mi te fory. Na szczęście między Płockiem. Między Płockiem a Kielcami mniejsza różnica. To jest dobra informacja. Dziękuję bardzo serdecznie, panowie. To był wyjątkowy hejt park. Bardzo nam miło, tak. Przegrałem, ale warto było. Tylko już tak, o. Paweł Paczkowski, Aleks Dujszybajew. Michał Olejniczak. Dylan Nai. Andreas Wolf. I Tomasz. Und Tomek Gębala. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. No i powodzenia dla chłopaków w Final Four. Oczywiście, jeżeli wygrają w poniedziałek tutaj, przychodzicie, tak? Przychodzicie. Będą. Sobota 15:15. Tak to jest. A finał? Tak to jest, tak to jest. Finał 18 w niedzielę. Bardzo dobrze. Dziękujemy serdecznie. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.